Dostałem przed chwilą informację, złą informację, jeśli tak mogę powiedzieć, ze Smoleńska. Prezydencki samolot rozbił się w Smoleńsku. Podajemy za MSZ-em. Za chwileczkę postaramy się połączyć z naszym reporterem Wojciechem Cegielskim, który był w prezydenckim samolocie. Nie wiemy, na ile poważne było to lądowanie, może rozbicie się. Trudno w tej chwili cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wiadomo było, że prezydent miał dotrzeć na około godzinę 9:20 na cmentarz katyński. Prezydent miał przylecieć wraz z małżonką w towarzystwie przedstawiciela władz Federacji Rosyjskich. Na razie szczegóły tej sprawy są bardzo lakoniczne. Trudno powiedzieć w tej chwili dokładnie, co tam się stało. Za chwilę do tej sprawy wrócimy. My w naszym studiu mamy gości. Przypomnę, Aleksiej Pomiatnych ze Stowarzyszenia Memoriał, profesor Klaus Zimmer, politolog i historyk, dr Marcin Paluch, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przepraszam, najmocniej musiałem panu przerwać, panie doktorze, ale rozumie pan sam, że to informacja ogromnej wagi. Tak jest. No, miejmy nadzieję, że tu nic złego się nie stało. No, sprawa tych wszystkich akcji stalinowskich na terenie w okresie lat 30. była kontynuowana w latach 40. i to można się zorientować po dokumentach oczywiście, które już mamy w swoim posiadaniu i które myślę w późniejszym okresie. Tak samo jak jest czas, kiedy Armia Czerwona zajmowała polskie tereny i kiedy wchodziły za nią dywizje wojsk wewnętrznych NKWD. Tak jest. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. Przypomnę, że przed chwilą otrzymaliśmy informację, że prezydencki samolot z Lechem Kaczyńskim i jego małżonką na pokładzie rozbił się w Smoleńsku. W samolocie był także reporter Telewizji Polskiej Wojciech Cegielski. Połączyliśmy się właśnie z nim w tej chwili. Wojtku, powiedz, co się dzieje w Smoleńsku? No, dokładnie rzecz biorąc, małe sprostowanie, bo to też będzie wiadomo, skąd jest to zamieszanie informacyjne. Wszyscy dziennikarze, którzy towarzyszyli Lechowi Kaczyńskiemu, przylecieli do Smoleńska pół godziny wcześniej samolotem JAK-40 i stąd też na pokładzie tego samolotu Tu-154M nie było żadnego dziennikarza. Stąd jest teraz to ogromne zamieszanie, ponieważ myśmy w tej chwili, przed chwilą otrzymaliśmy taką informację, że był problem z samolotem prezydenckim. Problem polega na tym, że nie wiemy do końca, co się stało. Dlatego, że teren lotniska w Smoleńsku jest terenem zamkniętym. Próbujemy tam dotrzeć z Katynia, gdzie czekaliśmy już na prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Według jednych źródeł samolot rozbił się przy lądowaniu, według drugich zahaczył o drzewa. Z najnowszych informacji z polskich sił powietrznych wiemy, że nie zapalił się, tylko niestety nie wiemy, czy coś komuś się stało, czy ten samolot zdołał bezpiecznie wylądować, tyle tylko, że z awarią. Tu-154, dość wysłużona maszyna, jak państwo słyszą w tej chwili. Na razie trudno podać jakieś większe szczegóły. To był Wojciech Cegielski, który wraz z grupą dziennikarzy towarzyszył Lechowi Kaczyńskiemu i towarzyszy podczas tej wizyty. Jak mówił Wojtek i co państwo słyszeli przed chwilą, dziennikarze w pewnym momencie przesiedli się jednak do JAK-40. Natomiast Tu-154 z prezydencką parą na pokładzie ma jakiś problem. Informacje z MSZ-u są na razie lakoniczne. Rozbił się podchodząc do lądowania na lotnisku w Smoleńsku. Nie wiadomo, czy były to jakieś kłopoty techniczne, czy też po prostu pilot obrał zbyt niski pułap i samolot zahaczył o drzewa. Z informacji, o które wiemy, samolot nie zapalił się, bądź też pożar został ugaszony w samym zarodku. Na razie nawet informacje przesyłane przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotra Paszkowskiego są niezwykle lakoniczne. Nasi reporterzy docierają już na miejsce tego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się tam nie stało. My przenieśmy się do Katynia. Tam właśnie na prezydenta czeka nasz reporter Paweł Prus. Pawle, witam. Co wiadomo na ten temat? No wiadomo niewiele i te informacje co chwilę się pojawiają tutaj, ale są bardzo sprzeczne i bardzo nieprecyzyjne. Pierwsza informacja, która się pojawiła dosłownie kilka minut temu, to była taka, że polski samolot rozbił się na lotnisku tutaj w Smoleńsku i pierwsza informacja była, że rozbił się JAK-40, czyli jeden ten z tych mniejszych samolotów z korpusu, którym dysponuje Kancelaria Prezydenta, ale problem w tym, że wcześniej tym jakiem przylecieli jednak tutaj dziennikarze.
są świadkowie podobno w Smoleńsku, którzy mówili, że ten samolot miał jakieś problemy podczas lądowania, że prawdopodobnie dotknął kołami podwozia, potem na chwilę wzbił się w górę, potem pojawiła się kula ognia, ale chciałbym podkreślić, że te informacje są na razie bardzo nieprecyzyjne, że one są często sprzeczne z sobą. Tak naprawdę jeszcze nikomu chyba nie udało się dotrzeć na to lotnisko, bo tutaj wszyscy byli zebrani w lesie katyńskim, czekając na delegację prezydencką, więc myślę, że lepiej będzie, jeżeli poczekamy jednak te parę informacji. Nasi reporterzy już tam pędzą, tam jedzie już nasza ekipa filmowa, jedzie też nasz kolega z TVP Info, Jarosław Olechowski, więc myślę, że za kilka minut będziemy mieli bezpośrednio już informacje z samego lotniska, co tam się wydarzyło i co tam się stało. Chciałbym podkreślić, że te wszystkie informacje są przekazywane tylko z ust do ust i są nieprecyzyjne, nie można ustalić ich źródła. Paweł, co w związku z tym z uroczystościami w samym Katyniu, czy one zostaną opóźnione? No w tej chwili jakby nie było jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu. Większość osób jeszcze nawet nie wie o tym, że mogło się wydarzyć coś bardzo groźnego, coś bardzo niebezpiecznego. Wszyscy czekają, no jeszcze te uroczystości powinny się już zaczynać, ale tej delegacji nie ma, więc nie wiem, no czekamy w tej chwili. Nie ma tu na razie też nikogo, chyba kto byłby na tyle odważny, żeby jakoś publicznie to ogłosić, że coś się stało, więc w tej chwili no wszyscy jeszcze spacerują, zajmują powoli swoje miejsce i czekają na rozpoczęcie. Dziękuję bardzo. Tyle Paweł Prus z Katynia. My łączymy się z naszym reporterem Jarosławem Olechowskim, który pędzi w tej chwili na lotnisko w Smoleńsku. Jarku, witam cię bardzo serdecznie. Paweł, dotarłeś już? Jesteśmy w tej chwili w drodze. No, 5 minut temu ta informacja pojawiła się na cmentarzu w Katyniu. W tej chwili w zasadzie wyszliśmy dopiero z tego cmentarza. Nie mamy żadnych pewnych informacji. Nie mamy żadnych pewnych wiadomości. W tej chwili tutaj na cmentarzu dotarły dwie w zasadzie plotki. Jedna mówiąca o tym, że samolot podczas lądowania zahaczył o drzewa, ale miał szczęśliwie wylądować i nikomu się nic nie miało nie stać. Druga taka niesprawdzona, niepotwierdzona informacja, jaką usłyszałem, jacyś świadkowie mieli mówić o tym, że samolot przypominał kulę ognia. Czy to są prawdziwe informacje? Jak bardzo wiarygodne? Trudno mi w tej chwili cokolwiek powiedzieć i ocenić. Jesteśmy w drodze na lotnisko. Ja myślę, że w ciągu 15-20 minut uda nam się tam dotrzeć i będziemy widzieli na żywo to, co się tam dzieje, być może jakąś akcję ratowniczą. Będę mógł coś więcej powiedzieć. Ja przepraszam też za mój głos, bo w tej chwili biegłem do samochodu z cmentarza. Musiałem przebiec kilkadziesiąt metrów. Dlatego jestem trochę zdyszany. Jarku, czy polski prezydent podróżował jednym z tych prezydenckich samolotów, o których mówiło się od dawna, że są wysłużone i że wymagają wymiany? Czy może jakieś kłopoty techniczne? Trudno mi powiedzieć, jakim samolotem prezydent podróżował, bo ja tak naprawdę od 6 kwietnia jestem tutaj na miejscu w Katyniu. My przyjechaliśmy pociągiem niezależnie od prezydenta. Nie mieliśmy z tą ekipą oficjalną nic wspólnego, tak samo zresztą delegacją premiera. Natomiast wiem, że były problemy techniczne z Tupolewem, z rządowym Tupolewem. Ta delegacja, która przyleciała z premierem, miała pierwotnie lecieć Tupolewem. Oni przylecieli wojskowymi kasami i jakim. Nie lecieli Tupolewem. Tam jakieś problemy techniczne wtedy już wystąpiły. Ale czy prezydent leciał dzisiaj tym samolotem? Na to pytanie nie umiem odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tyle Jarosław Olechowski.
pełną listę osób, które znajdowały się na pokładzie, przekażemy w momencie, kiedy ona zostanie nam przekazana. Tutaj pojawiły się także informacje, że na pokładzie był także brat prezydenta Jarosław Kaczyński. Czy to jest możliwe, prawdopodobne? Informacji w tej chwili, te informacje dopiero do nas wpływa. A ile, około ilu osób mogło być na pokładzie? No, na pokładzie normalnie, znaczy samolot, o ile pamiętam, zabiera 90 osób na pokład, jeżeli oczywiście wszystkie miejsca są zajęte. Czy to rzeczywiście był ten prezydencki Tu-154? Jaki to był samolot? Twierdzi, że to był prezydencki Tu-154M. On był w dobrym stanie technicznym. Ostatnio mówiło się o kłopotach związanych z podróżą Donalda Tuska. No, wiem, że z tymi samolotami były kłopoty, ale oczywiście nigdy te samoloty nie są dopuszczane do lotu, jeżeli mają jakiekolwiek usterki techniczne, także przechodziły wszystkie wymagane remonty, wszystkie naprawy, także według naszej informacji był całkowicie sprawny. Według naszej wstępnej informacji przyczyną katastrofy było zahaczenie o drzewa w momencie schodzenia do lądowania. Czyli to bardziej błąd pilota niż kłopot techniczny? Nie chciałbym się naprawdę w tej chwili o tym wypowiadać. Jak zwykle w takich przypadkach zostanie powołana komisja, która będzie badać przyczyny wypadku. Wiemy, przeważnie okazuje się, że szereg czynników składa się na tego rodzaju katastrofę. Proszę powiedzieć, jak służby postępują w takich sytuacjach? Czy premier został powiadomiony? Jak działa informacja w takich niezwykle kryzysowych sytuacjach, z którymi mamy do czynienia być może teraz? Nasz ambasador, który przekazuje na bieżąco informacje, także został oczywiście powiadomiony premier, został powiadomiony minister spraw zagranicznych. Czy MSZ będzie się także kontaktował z dziennikarzami? Kiedy możemy dowiedzieć się innych ważnych szczegółów dotyczących tej tragedii? Powołujemy zespół w ministerstwie, także będziemy przekazywać informacje na bieżąco w momencie, kiedy będziemy mieli wyczerpujący obraz sytuacji. Dziękuję bardzo. Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przekazał nam bardzo smutne, wręcz przerażające informacje. Przypomnijmy, zapalił się, najpierw zahaczył o drzewa, po czym spadł i zapalił się prezydencki samolot Tu-154 z prezydencką parą na pokładzie. Samolot mógł przewozić nawet około 90 osób. Dokładna lista osób, które poruszały się tym samolotem, nie jest ciągle znany. Samolot zapalił się, zniszczenia samolotu są ogromne. Rzecznik Piotr Paszkowski mówił nawet o tym, że trudno przewidywać w takich sytuacjach, by ktokolwiek wyszedł z tej katastrofy cało. Nie dopuszczamy jednak takiej myśli do siebie. Miejmy nadzieję jednak, że nie jest to tak ogromna tragedia, jaka się wydaje na pierwszy rzut oka albo rzut informacji, jeśli tak mogę powiedzieć. Ogromna tragedia. Trudno nawet znaleźć jakiekolwiek słowa. Panowie, no my tutaj wszyscy w studiu jesteśmy przybici tym, co słyszymy. Absolutnie wstrząśnięty. Absolutnie. To się wydaje nieprawdopodobne, prawda? Absolutnie. Bo to niedowiarę. Nie ma słów. Reuters podaje w tej chwili 87 osób zginęło w katastrofie w Smoleńsku. Gdyby to była prawda, byłaby to jedna z największych katastrof i niezwykłych wydarzeń politycznych na świecie i w naszym kraju. Aż nie chce nam się wierzyć. Wszyscy w naszym studiu, jeśli tak mogę powiedzieć, zaniemowili z wrażenia. Aż nie chce się wierzyć, że to może być prawda. Wojciech Łuczak, wydawca raportu wojskowego, znawca samolotu. Witam serdecznie. Za chwileczkę się połączymy. Mamy jakieś kłopoty techniczne. Przypomnijmy, to nie może być pomyłka, bo zbyt wiele światowych agencji, poważnych agencji światowych podaje. 87 osób zginęło w katastrofie prezydenckiego Tupolewa. Informację tę potwierdziło także rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. To był samolot Tupolew 154 z prezydencką parą na pokładzie. 87 osób. Dokładna lista nie jest znana nawet Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Wcześniej pojawiły się także jakieś informacje, że oprócz Lecha Kaczyńskiego na pokładzie był Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Trudno na razie jednak powiedzieć, czy to jest prawda. My połączyliśmy się teraz z Jarosławem Olechowskim, naszym reporterem, który pędził na lotnisko w Smoleńsku. Jarku, co wiadomo?
No, my w tej chwili jedziemy samochodem do Smoleńska, bo wszystkie ekipy telewizyjne były w Katyniu, w lesie katyńskim, tutaj na cmentarzu wojskowym, gdzie szykowane były w zasadzie uroczystości, bo w tej chwili mam taką nieoficjalną informację, że ta uroczystość zostanie odwołana, co mogłoby potwierdzać, że naprawdę doszło do bardzo poważnego wypadku. Jedziemy samochodem, to jest mniej więcej pół godziny drogi i takiej spokojnej jazdy. No oczywiście my w tej chwili jedziemy jak do pożaru, domen omen, szybko, także być może nawet szybciej uda nam się tam dotrzeć. Ja mam na tę chwilę dwie informacje. Po pierwsze, wiemy o tym, że samolot tutaj na cmentarzu w Katyniu, to wiemy, także to też uczulą na to, że to ciągle są nieoficjalne informacje. Samolot podchodząc do lądowania zahaczył o drzewa i się rozbił. Według jednej wersji udało się tak pilotowi wylądować, że tam w zasadzie do strat wielkich nie doszło. Druga wersja, bardziej pesymistyczna, jest taka, że samolot już po wylądowaniu, po uderzeniu w ziemię wspominał kulę ognia. Tak mieli tutaj przekazywać naoczni świadkowie tego zdarzenia. Która z tych wersji jest prawdziwa? Mam nadzieję, że no w ciągu tych 15, góra 20 minut dotrzemy na miejsce i będziemy mogli te informacje zweryfikować, potwierdzić. Co ważne, jeżeli rzeczywiście prezydent podróżował tu polewem, to 6 kwietnia do Katynia przyleciał premier Donald Tusk z całą rządową delegacją. Oni nie przylecieli tu polewem, ponieważ ten Tupolew był niesprawny. Skorzystano z pomocy wojska, delegacja rządowa przyleciała w części rządowymi kasami oraz innymi statkami powietrznymi, jakimi dysponuje polski rząd, czyli jakami. Też starymi, wysłużonymi samolotami. Dziękujemy bardzo. Nie podróżowali tu po lewe. Jarosław Olechowski dociera w tej chwili na lotnisko w Smoleńsku. Miejmy nadzieję, że za kilka chwil będziemy mieli najświeższe informacje. My jeszcze raz przeniesiemy się teraz do Katynia. Tam jest Paweł Prus. Pawle? Tak, no tutaj 5 minut temu dosłownie w jednej chwili na tym cmentarzu zapanowała wielka cisza. Tak jak wcześniej było jeszcze trochę słychać gwar, ludzie chodzili, zajmowali miejsca. W tej chwili ta informacja dotarła już chyba do wszystkich. Widzę ludzi rozmawiających przez telefony, widzę kobiety płaczące już w tej chwili, więc wszyscy są trochę zdezorientowani. Właśnie w tej chwili słyszę ktoś głośno przez głośniki. Podaję właśnie te informacje, że prawdopodobnie ten samolot się rozbił, że jeszcze nie mamy potwierdzenia. Niektórzy ludzie składają ręce jak do modlitwy i uważnie nasłuchują tutaj. Na razie chyba jeszcze nikt nie wierzy w to, co się stało. Jeżeli to jest prawda, wszyscy mają nadzieję, że jednak może to jest błędna informacja. Choć my już, tak jak Sławku wcześniej mówiłeś, wiemy o tym, że ta informacja została potwierdzona. Więc wszyscy stoją tutaj, trzymają te wieńce, które pierwotnie były przeznaczone do złożenia tutaj pod tym pomnikiem razem z panem prezydentem. No i czekamy, co będzie dalej. No, w tej chwili na pewno ta uroczystość się tutaj nie odbędzie, bo chyba to już nie ma takiego sensu i wszyscy czekają, co się wydarzy dalej. I przede wszystkim także na potwierdzenie tej informacji. Mieliśmy opłakiwać tych, którzy zginęli 70 lat temu, zamordowani przez Stalina. Tymczasem przedziwny los. Zdarzyło się coś, szanowni państwo, niezwykłego. Przypomnijmy, że z informacji, które docierają do nas z różnych stron, ale jednocześnie potwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jej rzecznika Piotra Paszkowskiego, prezydencki samolot Tu-154 podczas lądowania na lotnisku w Smoleńsku zahaczył o drzewa, spadł, zapalił się. Pożar został ugaszony, ale są ogromne zniszczenia. Tak właśnie wygląda samolot. Wyglądał, jeśli tak może powiedzieć. To jest właśnie prezydencki Tu-154. Samolot spadł. Zniszczenia są ogromne. Tak ogromne, że jak powiedział nam w TVP Info Piotr Paszkowski, trudno przypuszczać, by ktokolwiek wyszedł z tej katastrofy żywym. Tymczasem 87 osób, to podaje już oficjalnie kilka agencji, było na pokładzie. Wiemy na pewno, że był tam prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką. Prawdopodobnie było tam także wiele innych postaci, czołowych postaci życia politycznego w naszym kraju. Nie chcę wymieniać nazwisk. Nie wiemy jeszcze dokładnie. Wiadomo jednak, że to ogromny dramat nas wszystkich, całego naszego narodu. My łączymy się z Wojciechem Łuczakiem z raportu lotniczego, specjalisty od spraw związanych z wojskowością i z samolotami. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry. No ja jestem w takim szoku, że mi się nogi trzęsą, mówiąc szczerze, bo leciałem wielokrotnie tym samolotem i trudno mi powiedzieć, wyrazić w tej sytuacji, co czuję. No po prostu no, żal i
No, trudno mi powiedzieć. Jest to po raz pierwszy coś takiego zdarza się w głowie państwa, w jego de facto dyspozycyjnym samolocie, z całością osób, które są na najwyższych stanowiskach w państwie. No, dla mnie podstawowym pytaniem jest również, czy brat prezydenta był na pokładzie, i to trzeba szybko ustalić, ponieważ jeśli tak, no to no, jeśli doszło do najgorszego, no to skala reperkusji i tego wszystkiego, co się stało, będzie ogromna. Natomiast jeśli chodzi o całą technikę, no ja nie chcę się wypowiadać. Jest tutaj, mamy pierwsze informacje o tym, co się stało. Jeśli samolot zawadził o drzewo, jak się mówi, przy podchodzeniu do lądowania w trudnych warunkach, podczas mgły, no to tutaj nie może być mowy o tym, że nie wiem, samolot spadł z powodów technicznych, bo samolot schodził do lądowania. Z tego, co się zdołaliśmy dowiedzieć od naocznych świadków albo od reporterów, którzy zbierają w tej chwili wstępnie no, relacje, to sytuacja była, warunki były trudne, to znaczy była mgła i samolot zahaczył o drzewo, więc jak sądzę, jeśli zahaczył o drzewo przed samym przyziemieniem, to raczej tysiące rzeczy mogły się zdarzyć. Ja naprawdę nie chcę wyrokować, bo można tutaj w tej takiej tragicznej sytuacji można popełnić bardzo złe, bardzo także błędy. Samolot został wyremontowany i latał już. Ja mogę powiedzieć, że osobiście odbyłem z ministrem Klichem, ministrem obrony narodowej, lot tym samolotem do Libanu i lecieliśmy no właśnie chyba tą maszyną, także no tym bardziej muszę powiedzieć, że jestem w ogromnym szoku. Natomiast reperkusje będą najprawdopodobniej ogromne i tutaj wreszcie nie będzie mowy o jakimkolwiek oszczędzaniu na flocie, na zakupie czy na leasingu. Tutaj w takiej sytuacji no po prostu no trzeba wreszcie sobie zdać sprawę, że to wymusi pewnego rodzaju decyzje błyskawiczne, szybkie, bo nie może być tak, żeby najwyższej rangi osobistości polskie podróżowały samolotami, które budzą jakiekolwiek wątpliwości. Natomiast przyczyny, jak powtarzam, przyczyny tego wypadku mogą być bardzo różne i poczekajmy z tym, co się będzie działo. Chcę przypomnieć, jest samolot, wszystkie mamy takie samoloty, takie samoloty dwa. Jeden, jak wiadomo, no co się stało, samoloty przechodziły remonty, można było je jeszcze dalej eksploatować i tutaj jeśli chodzi o techniczną stronę, jak zwykle wszyscy się zastanawiają, a co zawiodło i tak dalej, a może zawiodła na przykład koordynacja z kontrolerem naziemnym w Smoleńsku, nie wiem, nikt tego nie wie. Państwo będziecie pytać nas wszystkich, którzy latamy, albo zajmujemy się lataniem, albo zajmujemy się polityką obronną, co mogło zawieść. No wszystko mogę powiedzieć, bo jestem wstrząśnięty tym po prostu. Nigdy w historii nie miałem czegoś takiego, że będę musiał komentować albo mówić o takiej tragedii, w której głowa państwa poniosła taki uszczerbek i towarzyszącej jej osoby w takiej sytuacji. To jest po prostu egzemplum w skali świata, chyba pierwsze w tym, co się stało. Panie redaktorze, jakim samolotem jest tu Polew 154M? Czy on jest łatwy w pilotażu? No to jest samolot, który jest wykorzystywany powszechnie od wielu, wielu lat przy transporcie VIP-ów i oczywiście były różne wątpliwości, były różne historie z tym związane, natomiast te samoloty po remontach mogły jeszcze służyć. Rozumiem, że po tym, co się stało, to jakieś szybkie decyzje, natomiast chcę powiedzieć, że my od wielu, wielu lat, my, to znaczy środowisko lotnicze w Polsce, zwracamy uwagę na to, że kolejne rządy odwlekały i kolejne władze odwlekały decyzje o zakupie nowoczesnych
samolotów i to zakupie, a nie wyleasingowaniu, bo to jest tylko wyjście tymczasowe, bo z takim wyjściem w tej chwili mamy do czynienia. Natomiast no, kolejne rządy i kolejne odwlekanie zakupów, dlatego że miało to odium polityczne takie, że kupowałoby się nowe samoloty dla VIP-ów, dla najważniejszych osób w państwie. I no, przepraszam, że to powiem, ale my żeśmy mieli do czynienia kilkakrotnie z takimi sytuacjami na skraju tragedii, kiedy pani marszałek Grześkowiak kiedyś wylądowała przymusowo na pustyni. I no nie chcę mówić dalej, jeśli chodzi o pana pytanie, no jest to samolot, który się pilotuje, powiedzmy sobie, normalnie. Natomiast jeśli to zastanawia mnie ta informacja o bardzo złych warunkach atmosferycznych. I myślę, że to jest jedna z przyczyn tego, co się stało. Ponieważ jeśli była nisko mgła i by była zła widoczność i to zawadzenie o drzewo, tak jak wszyscy mówią, no to jest możliwe. Natomiast no jakie są przyczyny tego wszystkiego? Wszyscy będziemy w tej chwili mówić o tu polewach. Natomiast ja uprzedzam wszystkich państwa, że gdzieś tam zawsze kryje się człowiek, który podejmuje taką lub inną decyzję. Może być to decyzja przedwczesna lub pochopna. Także na razie jednak za wcześnie, by mówić o rzeczywistych przyczynach katastrofy. Dziękujemy bardzo. To był redaktor Wojciech Łuczak z raportu lotniczego. Przypomnijmy, na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu rządowego. Rzecznik MSZ-u Piotr Paszkowski potwierdził, że rozbiła się maszyna Tupolew 154M, a nie jak wcześniej podawano Jak 40. Na pokładzie jest prezydent Polski Lech Kaczyński z małżonką oraz z polską delegacją, między innymi z Jerzym Szmajdzińskim. Mówi się także o innych osobach, które mogły znaleźć się na pokładzie, między innymi o Jarosławie Kaczyńskim, między innymi o Władysławie Stasiaku, między innymi o Januszu Kurtyce. Chcę jednak od razu zastrzec, te informacje nie są potwierdzone. Nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie jest w stanie podać nam pełnej listy osób, które mogły znaleźć się na pokładzie prezydenckiego samolotu. Agencja Reutersa podała, że zginęło 87 osób. Tę informację potwierdziły także rosyjskie stacje. Gubernator obwodu smoleńskiego powiedział dziennikarzom przed chwilą, że w tym wypadku, szanowni państwo, nikt nie przeżył. My połączyliśmy się z Marcinem Śmiałowskim, korespondentem w Smoleńsku. Marcinie, witam cię. Powiedz, co mówi się w tej chwili o tej katastrofie? Nikt nie jest w stanie uwierzyć w to, co się wydarzyło na lotnisku w Smoleńsku. Jest tutaj na cmentarzu w Katyniu kilkaset osób i to nie jest histeria, to nie jest panika, ale wszyscy mają w oczach łzy, wszyscy trzymają zakryte usta, trzymają się za głowy. No nikt po prostu nie może sobie wyobrazić, że w takim miejscu i w ogóle, że doszło do podobnej katastrofy i że nikt nie przeżył. Ta informacja też już tutaj do nas dotarła. Przedtem mówiło się o 87 ofiarach tego wypadku. Mówiło się też, że samolot Tu-154 przy lądowaniu odbił się od płyty lotniska i uderzając w nią ponownie zapalił się, pojawiały się określenia kula ognia. Ja w tej chwili jestem w drodze na lotnisko i będę się starał jak najszybciej przekazać kolejne informacje. Marcin Śmiałowski, dziękuję bardzo. Nasz korespondent w Smoleńsku. Przypomnijmy, że prezydencka i rządowa delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na cmentarzu katyńskim. My w tej chwili widzimy na żywo relacje z Katynia. Tu miały się rozpocząć uroczystości o godzinie 9.30. Uroczystości zostały odwołane, ale wszyscy, którzy są w tym miejscu, modlą się intencje ofiar katastrofy. Jakby ktoś chciał skorzystać z sakramentu pokuty, to zapraszam. Zostawiam.
To miały być uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej na cmentarzu katyńskim. Tymczasem życie napisało przedziwny scenariusz. Ci wszyscy, którzy przybyli na te uroczystości na cmentarzu katyńskim Smoleńsk-Katyń, modlą się teraz w intencji ofiar katastrofy, do której doszło chwilę po godzinie 9 na lotnisku w Smoleńsku. Rządowy samolot to Tupolew 154 na pokładzie z prezydentem Polski Lechem Kaczyńskim wraz z małżonką oraz z polską delegacją, z osobami z pierwszych stron gazet, politykami. Lista tych osób na razie nie jest znana. Piotr Paszkowski, rzecznik MSZ-u, na razie nie chce podawać oficjalnych informacji, dopóki wszystko nie zostanie sprawdzone. Posłuchajmy, co powiedział nam Piotr Paszkowski kilka minut temu. Jeszcze te informacje o liczbie osób, którzy zginęli w tym wypadku, nie mogę potwierdzić. W tej chwili czekam na wyczerpującą informację, która w tej chwili do mnie spływa. Natomiast rzeczywiście mogę potwierdzić, że samolot przy podchodzeniu do lądowania najprawdopodobniej zahaczył o drzewa, uległ rozbiciu, zapalił się, akcja gaszenia samolotu już została ukończona. Natomiast najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, osoby, które znajdowały się na pokładzie, zginęły. Panie rzeczniku, a wiadomo coś więcej na temat ofiar? Nie, na razie nie. Czy państwo macie informacje na temat tego, co dzieje się z prezydentem i z jego żoną? No, niestety wszystko w tej chwili wskazuje na to, że prawdopodobnie wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie, zginęły. Według wstępnych informacji samolot miał problemy z lądowaniem. Na lotnisku panuje ogromna mgła. Samolot, który podchodził do lądowania, nie wylądował. Piloci dodali gazu, aby wyprowadzić samolot z podejścia do lądowania, po czym kontakt z samolotem się urwał. Prawdopodobnie zahaczył o drzewa. Tam na miejscu jest ogromne zamieszanie. W gotowości są służby ratownicze. Nasi reporterzy, dziennikarze docierają na miejsce zdarzenia. Przypomnę, że w samolocie Tupolew 154 było 87 osób. Tak przynajmniej podają w tej chwili agencje, a wraz z nimi prezydent Lech Kaczyński z małżonką. My połączyliśmy się z ekspertem do spraw lotniczych, Tomaszem Chybkim. Ja tylko jeszcze zanim porozmawiam z panem redaktorem, chciałbym państwa poinformować, że premier jest w tej chwili w drodze z Gdańska do Warszawy. Również marszałek Sejmu Bronisław Komorowski także jedzie w tej chwili do Warszawy. Premier i marszałek kilkanaście minut temu otrzymali te informacje. Szanowni państwo, wielki dramat. Nikt nie ocalał. Wszystko na to wskazuje. Umiłowanie może przed tym, jak będzie odprawiona msza święta, teraz pomodlimy się jeszcze na różańcu. Szanowni państwo, w tej chwili pokazała się lista osób, najważniejszych osób, które leciały tym samolotem. Teoretycznie, według tej listy, na pokładzie powinni znajdować się Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski. To wstępna lista. Te osoby były awizowane. Miały być na pokładzie prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się i zapalił na lotnisku w Smoleńsku. W Katyniu trwają w tej chwili modlitwy w intencji ofiar katastrofy rządowego Tupolewa. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O wiarę, nadzieję, miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Część Różańca, trzecia radosna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. To jedna z największych tragedii w historii Polski. Nigdy nie zdarzyło się, by polski prezydent zginął w taki sposób. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że Lech Kaczyński zginął w katastrofie. To nie zostało jeszcze oficjalnie powiedziane. Wiadomo natomiast, że rozbił się rządowy Tupolew 154, którym leciało 87 osób, w tym prezydencka para, ale nie tylko. Według programu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa na liście pasażerów prezydenckiego samolotu Tu-154 powinni, tu zwracam uwagę na to słowo, powinni znajdować się Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski. Wiele mówiło się wcześniej o kłopotach i naszego prezydenta, i naszego premiera.
w sprawach dotyczących podróżowania samolotami. Duży Tupolew 154 był wielokrotnie remontowany. Co jakiś czas wybuchały dyskusje na temat konieczności zakupu przez polski rząd nowych samolotów rządowych. Zwykle zaprzestawano na dyskusjach. Teraz Tupolew rozbił się. W Katyniu, jak widzimy, trwają modlitwy. Dużo wątpliwości budzi kwestia samego lotniska w Smoleńsku. To lotnisko podobno zbyt krótkie, by przyjmować takie maszyny, choć i one tutaj lądowały. Nasi goście w studiu znają to lotnisko i to miejsce. Pan Aleksiej Pamiatnych ze Stowarzyszenia Memoriał, który jest naszym gościem. Pan zna dokładnie to lotnisko. Lotnisko to dokładnie nie znam, ja tylko znam teren. Teren jest górkowaty bardzo, ja tam jeździłem rowerem i nawet w samym Smoleńsku tak, to jest rzadkie miasto, gdzie są takie zgorze. Także ja po prostu jestem absolutnie strasznięty, to tragedia i bardzo współczuję wszystkim Polakom. Tak, to jest prawdopodobnie samolot. W pewnym momencie próbował się podnieść, ale podnosząc się z tego lotniska, być może pas startowy był za krótki. Na pewno były bardzo trudne warunki atmosferyczne, bo tam panuje ogromna mgła. Podobno samolot podnosił się, próbował zrobić nowe podejście do lądowania i zahaczył o drzewo, ale tak na razie poruszamy się ciągle w strefie dywagacji, bo nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zna jeszcze dokładnych szczegółów. My łączymy się z Jarosławem Olechowskim, który dociera na lotnisko. Jarku, czy już dotarłeś? Jak wyglądają tam warunki pogodowe? Czy rzeczywiście jest mgła w okolicy? No, my jesteśmy nie na samym lotnisku, bo ten samolot rozbił się 2 kilometry przed pasem na tym startowym, więc nie na samym lądowisku. Dotarliśmy na miejsce katastrofy. Są tutaj służby ratownicze, trwa akcja ratunkowa. Teren jest ogrodzony, szczelnie zamknięty przez milicję i specjalne jednostki milicyjne OMON, z długą bronią nawet. Nie chcą nas przepuścić. Pośrednie tam, gdzie ten samolot leży, my z tego miejsca nie widzimy wraku, zasłaniają go takie wysokie drzewa. Rzeczywiście pogoda nie jest najlepsza, jest dosyć pochmurno, nie ma mgły, nie ma takiej mgły, żeby nie było widać, nie było dużej przejrzystości powietrza. Natomiast bardzo nisko są gęste chmury. Dzisiaj od rana było chłodno, inaczej niż w czasie poprzednich dni, kiedy tutaj świeciło słońce i temperatura była dosyć ciepła, było dosyć ciepło. Dzisiaj od rana jest chłodno i jest rzeczywiście pochmurnie, więc być może była to przyczyna tej katastrofy. Bardzo ważna informacja na temat samego lotniska w Smoleńsku. To nie jest normalne lotnisko cywilne wykorzystywane regularnie przez linie lotnicze. Jest to tak naprawdę baza wojskowa zamknięta dla takiego ruchu cywilnego. Także trudno mi powiedzieć, jaka była na przykład wyposażenie tej bazy, czy lądowanie w takich warunkach pogodowych było tam bezpieczne, czy nie. No w każdym razie tutaj w Smoleńsku samoloty często, przynajmniej takie cywilne, liniowe, nie lądują. Dziękuję bardzo. Tyle na razie Jarosław Olechowski. Jarku, w dalszym ciągu bardzo proszę, zbieraj informacje. Wiadomo, że w Smoleńsku lądował m.in. Lech Wałęsa. Ostatnio lądowali tam także Donald Tusk i Władimir Putin. Z tym, że polski premier lądował tam wówczas innym samolotem, wojskową kasą. Wiadomo już na pewno, że Donald Tusk jest w drodze do Warszawy. Zresztą zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a więc wszyscy ministrowie nie mają teraz czasu wolnego, tylko jadą do Warszawy. Szczegółów tego wypadku znamy niewiele. Przypomnijmy, kilka chwil, około godziny 9:00 na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy rządowego samolotu Tupolew 154. Na pokładzie był prezydent Polski Lech Kaczyński wraz z małżonką. My przenieśmy się teraz przed Pałac Prezydencki. Właśnie tam jest nasza reporterka Karolina Lewicka i jej gość. Witam serdecznie. Może najpierw najświeższe informacje. Na razie w obliczu tej straszliwej tragedii Pałac Prezydencki milczy, a to dlatego, że prezydenccy ministrowie albo byli na pokładzie feralnego samolotu, albo po prostu mieli wolny weekend i rozjechali się do domów. Są w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu. Na razie cały czas czekamy na komunikat z Pałacu Prezydenckiego. Kiedy rozmawiałam telefonicznie z ministrami z Pałacu Prezydenckiego, wszyscy nie ukrywają
że to jest straszne wydarzenie, że bardzo to przeżywają. Niektórzy nie są w stanie wydusić z siebie ani słowa. Niektórzy nie są w stanie z nami porozmawiać. Twierdzą, że muszą najpierw się z tego straszliwego wydarzenia pozbierać, otrząsnąć i dopiero potem przyjdzie czas na komentarze. Na razie w ogóle nikt nie myśli o tym, jak wszystko dalej ma wyglądać po tym, jak podają informacje, na razie jeszcze chyba nie do końca potwierdzone, zginęło wielu wspaniałych polityków i wielu wspaniałych przedstawicieli narodu polskiego. A ze mną tutaj przed Pałacem Prezydenckim jest Bogusław Has, warszawiak. Witam pana serdecznie. Dobry. Kiedy przed chwilką rozmawialiśmy, miał pan łzy w oczach, bo to jest wielka strata, stracić prezydenta, stracić panią Marię Kaczyńską. Co pan czuje w takiej chwili? Przede wszystkim nie wiem, czy stosownie jest się wypowiadać w tej chwili. Uległem namową pani redaktor właściwie. I tak samo się czuję, jak pani mówiła, jak wszyscy. Myślę, że jest to tragedia w wymiarze ludzkim przede wszystkim. Ja nie jestem zwolennikiem pana prezydenta Kaczyńskiego, ale w takim momencie no, jest trudno dzisiaj cokolwiek powiedzieć. No. Wiemy, że nie tylko pan prezydent, pani prezydentowa, ale też przedstawiciele innych partii politycznych, właściwie cały kwiat naszego narodu mógł ulec po prostu tej smutnej katastrofie, więc myślę, że jeszcze wszyscy jakąś tam nadzieją żyjemy, aczkolwiek ostatnie informacje z radia są bardzo niepokojące. No jako po prostu normalny warszawiak, Polak, czuję się w tej chwili zasmucony i nic, no wypada się modlić w tej chwili tylko, także myślę, że jedyne co można prosić to wszystkich o modlitwę i modlić się, że może ktoś się uratował, może to jest jeszcze nie do końca prawda. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bogusław Has, warszawiak, był gościem TVP Info i komentował państwu na bieżąco to, co chyba teraz czuje każdy z nas, czyli olbrzymią stratę, ból, smutek, bo w momencie i w obliczu takiej tragedii to właściwie nie ma słów, aby oddać to, co dzieje się w naszych sercach i duszach. Nie ma słów. Dziękuję bardzo. To była Karolina Lewicka. Wypada się modlić, mówił jej gość. Rzeczywiście w tej chwili modlą się uczestnicy uroczystości w Katyniu. Przypomnę, że to właśnie tam leciała prezydencko-rządowa polska delegacja. To właśnie tam mieli uczestniczyć w uroczystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej na cmentarzu katyńskim Smoleńsk-Katyń. Miała być wielka uroczystość, rozpoczęta o godzinie 9.30, tymczasem około godziny 9.00 otrzymaliśmy informację o tym, że rządowy Tu-154M rozbił się, zapalił i najprawdopodobniej nikt z 87 osób, co najmniej 87 osób, które znajdowały się na jego pokładzie, nie przeżył. Przenieśmy się jeszcze na moment do Katynia, tam trwają modlitwy w intencji wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu. Błogosławionaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. W Katyniu trwają modlitwy w intencji ofiar katastrofy prezydenckiego Tu-154, którym leciały najważniejsze osoby w państwie, między innymi prezydent z małżonką. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powołał specjalną komisję, która ma wyjaśnić przyczyny tej katastrofy.
Tu na planszy obok mnie widzą Państwa nazwiska osób, które według programu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa powinny znajdować się na liście pasażerów prezydenckiego samolotu Tu-154. Wiele znakomitości, wielu polityków, działaczy społecznych i nie tylko na tej liście. Aż nie chce się wierzyć, że ta tragedia zdarzyła się naprawdę. Czy ktoś ocalał? W tej chwili trudno cokolwiek powiedzieć. Wkrótce powinno rozpocząć się specjalne posiedzenie Rady Ministrów. Premier Donald Tusk jest w tej chwili w drodze z Trójmiasta do Warszawy, podobnie jak inni ministrowie. Specjalny sztab kryzysowy powołało także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na razie ciągle dziennikarze czekają na jakieś więcej konkretnych informacji. My łączymy się z Włodzimierzem Pacem z Polskiego Radia, który jest tam na miejscu. Co w tej chwili wiadomo? Dzień dobry. Ja obserwuję oczywiście te wydarzenia w Smoleńsku trochę z pewnej perspektywy, z Moskwy. Wiem już na przykład, że miejscowa rosyjska prokuratura, Komitet Śledczy Rosyjskiej Prokuratury, przedstawiciele tej prokuratury przybyli już na miejsce katastrofy, są już w Smoleńsku i podjęli oni czynności potrzebne do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych poinformowało, że zginęło 87 osób. Według portalu internetowego Gazeta.ru na pokładzie prezydenckiego samolotu znajdowały się 132 osoby. Dane o ofiarach są wciąż uściślane. Z informacji przekazywanych, które udało mi się uzyskać od osób przebywających w Smoleńsku, dziś z rana panowały tam nie najlepsze warunki pogodowe. Było chłodno, zaledwie około 3-4 stopni Celsjusza. W okolicy miejscowego lotniska była mgła. Samolot prezydencki miał problemy z lądowaniem. Piloci próbowali poderwać go w powietrze. Maszyna zahaczyła o drzewo, spadła na ziemię. My oglądamy cały czas pierwsze obrazki z tego miejsca wydarzenia. Widzą Państwo, że praca dziennikarzy nie jest tam łatwa. Są na wszystkich odcinkach prowadzących do lotniska ludzie, którzy zabraniają przejścia dziennikarzom. Dziennikarze chcą dowiedzieć się i pokazać jak najwięcej. Niestety nie jest to łatwe. Przepraszam bardzo, przerwałem panu, panie Włodzimierzu. Chciałem po prostu powiedzieć naszym widzom, co w tej chwili oglądają na antenie. Bardzo proszę dalej. Tak, tak. I według rosyjskich mediów samolot spadł około, zahaczył o te drzewa, spadł, zapalił się i spadł około 300-400 metrów od płyty lotniska. Jak już wspomniałem, na miejscu katastrofy, oprócz strażaków przybyli też już przedstawiciele Komitetu Śledczego Rosyjskiej Prokuratury. No i wszczęli w takiej sprawie oczywiście rutynowe prace, a ponieważ goście na tym w samolocie byli bardzo wysokiej rangi, więc należy spodziewać się, że to śledztwo będzie prowadzone z największym możliwym oczywiście udziałem najważniejszych rosyjskich śledczych. Dla Rosji, można powiedzieć, to także sytuacja wyjątkowo niekomfortowa, zważywszy choćby na stosunki polsko-rosyjskie związane z Katyniem. Taka tragedia, czy podobne historie zdarzały się kiedykolwiek wcześniej w Rosji? O ile pamiętam, takie historie nie zdarzały się i to rzeczywiście jest bardzo duża tragedia. To jest podwójna tragedia teraz, podwójna tragedia katyńska. Historię oczywiście możemy różnie traktować. Wszyscy też pamiętamy historię z prezydentem Bierutem, który z Moskwy wrócił, pojechał żywy, a z Moskwy wrócił. Ale to jest zupełnie inna historia. Tutaj nie przekłada się na te zupełnie... Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Przekazywał nam informacje telefonicznie. Teraz przy telefonie Jarosław Olechowski. Jarku, co nowego wiadomo? Nie wiem. Jarek, jesteśmy na antenie. Co nowego wiadomo? Jarosław Olechowski, nasz reporter, jest na miejscu zdarzenia. Zdaje się, że oprócz tego, że rozmawia z nami, stara się rozmawiać także z przedstawicielami rosyjskich władz, którzy są na miejscu i zdaje się, że bronią dziennikarzom podejścia bliżej. Trudno tego nie zrozumieć. Wiadomo, że w przypadkach katastrofy obowiązkiem milicji i władz jest w tym momencie i straży pożarnej jest zabezpieczenie terenu. My oglądamy właśnie pierwsze miejsca z rejonu katastrofy. Piotr Kraśko jest na miejscu. Piotrze? Tak. Jesteś na miejscu katastrofy. Powiedz, co tam się w tej chwili dzieje? Jesteśmy 200 metrów od miejsca, w którym wydaje nam się, że są szczątki samolotu. Mieliśmy fragment, który wydaje nam się być odwrócony skrzydłem. Nad nim leżały koła. Miejsce, a służby specjalne do nas jest tu. Nie pozwala nam podejść bliżej. Podeszliśmy tak blisko, tylko można. Jeden z ludzi, który wyglądał na dowód, to rzucił nam tylko do kamery, że wszystko powie to, że samolot się roztrzaskał. W tej chwili tu na miejscu nie ma żadnych innych informacji, które świadków, którzy byli wtedy na lotnisku.
Wiemy, że panowała potężna mgła. Chodzi do lądowania. W ostatniej chwili próbował się poderwać, ale jak ją już mocniej zahaczyło drzewa. To się stało tuż koło drogi asfaltowej. To jest to miejsce, gdzie widzieliśmy szczątki. Jest 100 metrów po drodze. Do pasa prawdopodobnie zabrakło naprawdę kilkadziesiąt metrów, ale to są informacje, o których mówię, to jest to, co w tej chwili wyobrażamy sobie, patrząc na pas kartowy przez drzewo. No właśnie, to jest straszny widok. My widzimy w tej chwili fragmenty filmu przesłane przez naszych dziennikarzy do TVP Info. Piotrze, no to wygląda strasznie, po prostu jakieś fragmenty kół, skrzydeł. Rozumiem, że nic z tego samolotu nie zostało. Wydaje się być fragmentem skrzydła, nad nim przewrócone koła samolotu. Od kilkunastu minut stoimy w tym miejscu. Jest całkowity zakaz podejścia bliżej, nie ma żadnej informacji. Podobno ma przyjść kierownik służb prasowych, który powie co dalej. Nie wiemy nic więcej w tej chwili. Mówiło się o warunkach pogodowych. Czy tam jest rzeczywiście taka mgła? Bo mówiło się oczywiście, wspominając o tym, że rządowy Tupolew miał odwieczne kłopoty techniczne i niejednokrotnie kłopoty z techniką właśnie powodowały, że nasi przywódcy przesiadali się do innych samolotów. Czy tam rzeczywiście warunki pogodowe są złe? Nie wiem, to musi być ocenić specjaliści. No mogę powiedzieć, ja widzę w tej chwili na odległość kilometra, to nie jest tak straszna mgła. To nie jest tak, że 30 metrów przed sobą nic nie widzimy. Może nie wiemy, co się stało, przecież nie wiemy, czy była to usterka, może mechaniczna na pokładzie pokoleniu. Czy to spekulacje w tej chwili, ale no to, co mogę powiedzieć, to że my widzimy w tej chwili na odległość co najmniej kilometra, może więcej, to nie są tak straszne warunki, ale podstawa chmury jest bardzo nisko rzeczywiście, to jest bardzo nisko nad ziemią. Całe niebo jest zachmurzone. Jak zachowują się rosyjskie służby? Czy wkrótce przewidywane są jakieś komunikaty dla dziennikarzy? Ja wiem, że trudno to odpowiedzieć, będąc na miejscu zdarzenia, pędząc tam w ostatniej chwili, ale jak wygląda sytuacja na miejscu? Czy te służby działają w jakiś sposób taki wydający się na skoordynowany? No wydaje się, jak na tę sytuację, która tu panuje, no robią zapewne co mogą. No, nas mijały tłumy strażaków, tam byli milicji, oddziały specnazu, tam jest no, w tym miejscu, gdzie to się stało, jest tłum ludzi, ale nas nikt nie pozwala na podejść bliżej niż tam, skąd widzieli już państwo nasze zdjęcia. No, w tej chwili, co chwilę słyszymy informację, że za minutę przyjdzie tu komendant i będzie udzielał informacji, ale wątpię, żeby tak było. Myślę, że oni sami usiłują uporać się z zadaniami, które mamy przed sobą i na pewno my, przypuszczam, jesteśmy w tej chwili ich ostatnim zmartwieniem, mówię my, dziennikarze. Na razie próbujemy zapanować nad sytuacją, która jest tam. Trudno się dziwić. Dziękuję bardzo. Piotr Kraśko, dziennikarz Telewizji Polskiej. Za chwilę połączymy się z innym naszym reporterem, Jarosławem Olechowskim, który jest w nieco innym miejscu i także próbuje poznać więcej szczegółów dotyczących tego wydarzenia. Przypomnijmy, że około godziny 9 na lotnisku w Smoleńsku doszło do katastrofy samolotu rządowego. Prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński z małżonką oraz z polską delegacją, wieloma znakomitościami świata politycznego i społecznego, lecieli do Katynia na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Tamtejsze lotnisko w Smoleńsku jest niewielkie. Dookoła jest także sporo drzew. Wszystko wskazuje na to, że warunki atmosferyczne były dość trudne. Panowała tam mgła. 87 osób prawdopodobnie, choć portale rosyjskie internetowe mówią nawet o około 130 osobach, mówią o tym, że samolot miał jakieś kłopoty podczas lądowania. To lotnisko jest bardzo trudne, bardzo krótkie. To właściwie jest lotnisko wojskowe. Lądowały tam wprawdzie takie samoloty wcześniej, jak Tupolew Tu-154, ale z całą pewnością to lądowanie było niezwykle trudne i niezwykle skomplikowane. Co było przyczyną? Czy kłopoty techniczne, czy błąd pilota, czy trudne warunki atmosferyczne, czy kłopot z porozumieniem się z wieżą kontrolną? Na razie nie wiadomo i prawdopodobnie szybko nie będzie nic wiadomo na ten temat. Mówiło się między innymi o tym, że na lotnisku panowała totalna mgła. Samolot, który podchodził do lądowania, nie wylądował. Piloci dodali gazu, aby wyprowadzić samolot z podejścia do lądowania, po czym kontakt z samolotem się urwał. Nasi reporterzy donoszą, że wszędzie widać tylko szczątki rozbitego samolotu. Wkrótce odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a my posłuchajmy, co na ten temat mówi gubernator Smoleńska, który wypowiedział się krótko do dziennikarzy. Podczas lądowania samolot z prezydentem Polski nie doleciał do pasa. Prawdopodobnie zaczepił za wierzchołki drzew, upadł i rozpadł się na części. Nikt nie przeżył.
To była krótka wypowiedź gubernatora Smoleńska. Nie dziwimy się, te komunikaty są bardzo krótkie. To są najnowsze obrazki z miejsca katastrofy, szanowni państwo. Rzeczywiście, widząc te szczątki, trudno wierzyć, że ktokolwiek przeżył tę katastrofę. Trudno tu wierzyć o cud, choć z całą pewnością będziemy się za ten cud modlili. Tak dzieje się w tej chwili na cmentarzu katyńskim. Tam uroczystości zostały odwołane, ale w dalszym ciągu jest tam bardzo wiele osób, między innymi rodzina katyńska, 460 osób, które przyjechały tutaj specjalnym pociągiem. Dziennikarze wszyscy próbują dotrzeć na lotnisko w Smoleńsku, aby powiedzieć więcej szczegółów na temat tej tragedii, jednej z największych tragedii w historii naszego kraju. Przypomnijmy, że według programu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa na liście pasażerów prezydenckiego samolotu Tu-154 powinni znajdować się Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka i biskup Tadeusz Płoski. Oglądają państwo to, co pozostało z rządowego Tupolewa. To są zdjęcia robione przez operatorów telewizji polskiej, którzy są na miejscu zdarzenia. Nasi dziennikarze próbują dowiedzieć się więcej szczegółów. Jak już wcześniej wspominałem, Jarosław Olechowski jest na miejscu zdarzenia. Jarku, co widać, co wiadomo? Udało mi się przejrzeć przez ten szczelny kordon milicji i taki no dosyć gęsty latek. Widziałem ogon samolotu polskiego Tupolewa, leży na ziemi. Rozmawiałem z milicjantem, który wychodził z tego miejsca, był dosłownie na miejscu katastrofy. On mówił tak, samolot leciał bardzo nisko nad ziemią, przechylony na lewe skrzydło. Mniej więcej 45 stopni wynosiło to przechylenie. Zawadził skrzydłem o ziemię, drzewa, ziemię. Skrzydło wyryło w glebie taki dosyć długi i głęboki rów. Po upadku samolot eksplodował. Ten milicjant mówił mi tak, kiedy tutaj dotarły na miejsce pierwsze jednostki ratownicze, pierwsi milicjanci, oni stwierdzili, że w ogóle nie ma po co wzywać karetek pogotowia, bo nikt z tej katastrofy nie mógł przeżyć. I rzeczywiście, jesteśmy tutaj już jakieś 15, może 20 minut. Ja nie widziałem jeszcze ani jednej karetki pogotowia. Jesteśmy bardzo blisko tego miejsca, w zasadzie stoimy na jedynej drodze, która prowadzi bezpośredniej na to miejsce katastrofy. Nie widziałem ani jednego wozu na sygnale, ani jednej karetki pogotowia. To może oznaczać, że rzeczywiście ta katastrofa była bardzo poważna i że ofiar śmiertelnych będzie bardzo, bardzo dużo. Prawdopodobnie, to są ciągle nieoficjalne informacje, podają je światowe agencje, której też można usłyszeć takie informacje, że zginęło co najmniej 87 pasażerów. Milicjanci mówią, kiedy ich pytam, czy mógł ktoś przeżyć, przecząco kręcą głowami i mówią, że nie ma szans na to. Jarosław Olechowski jest na miejscu zdarzenia. Cały czas czekamy na więcej informacji od rosyjskich służb, które zajmują się tą sprawą. Jarku, powiedz, jak to wszystko wygląda? Czy wygląda na to, że rosyjskie służby działają sprawnie? No, kiedy my dotarliśmy na miejsce katastrofy, to już było prawie pół godziny po tym wypadku. Na miejscu stały wozy straży pożarnej, rozstawione, uruchomione, pociągnięte są w głąb takiego lasku. To jest taki niewielki zagajnik przy szosie prowadzącej do centrum Smoleńska wylotowej trasie. I w głąb tego lasku, to już były węże z wodą, tam trwała akcja ratownicza. Milicjanci ogrodzili, odcięli całe to miejsce katastrofy dosyć szczelnym kordonem. W tej chwili no, to już jest kordon nie do przejścia. Jeszcze kilkanaście minut temu nie było po prostu tych milicjantów, tych sił tutaj tak wiele, że można było podejść dosyć blisko nawet. Te zdjęcia, które państwo oglądaliście na antenie TVP Info, to są zdjęcia wykonane przez naszego montażystę. Bo my tak naprawdę hotel, w którym mieszka cała nasza ekipa,
która tutaj na miejscu relacjonowała te obchody, on się znajduje dosłownie no, naprzeciwko miejsca, w którym rozbił się samolot. I montażysta, który po prostu nie pojechał do Katynia, był czekał, montował materiał w hotelu, udało mu się od razu pobiec, kiedy tylko usłyszał wybuch, eksplozję, pobiegł na miejsce i nakręcił ten film. Co do akcji ratowniczej. Tak jak mówiłem, ja nie widziałem tutaj żadnych pojazdów jeżdżących na sygnale, żadnych karetek pogotowia. Gdyby pewnie była szansa na to, że ktokolwiek może przeżyć ten wypadek, to te pojazdy by się tutaj pojawiły. W tej chwili trwa, tak przypuszczam, no tak jak mówię, no nie jesteśmy w stanie ocenić tak bardzo dobrze, dokładnie wymiaru tej katastrofy, jak wygląda ten samolot, bo widać tylko zarys poprzez drzewa i krzaki. Na pewno przetrwała ta część tylna samolotu, ogon, kadeczniki tylne. To widziałem, to jest nieuszkodzone. Natomiast przód maszyny wydaje się rozbity na drobne kawałki. Ten samolot jest przechylony lekko na lewą stronę. Tak jak mówię, z relacji tych naocznych świadków, którzy widzieli moment katastrofy, samolot leciał nisko nad ziemią, przechylony na lewe skrzydło pod kątem około 45 stopni. Zawadził lewym skrzydłem o ziemię, zbił się w ziemię tym lewym skrzydłem, po czym nastąpiła eksplozja. To są informacje, które w tej chwili na ten moment mogę przekazać. Dziękujemy bardzo. Jarosław Olechowski, nasz reporter, który jest na miejscu zdarzenia w Smoleńsku. Aż nieprawdopodobne, szanowni państwo, kiedy oglądamy te zdjęcia. Zdjęcia może pełne chaosu, ale jednak tam z miejsca zdarzenia wygląda to wszystko przerażająco. Moi goście w studiu, przypomnę, Aleksiej Pomiatnych ze Stowarzyszenia Memoriał, profesor Klaus Zimmer, politolog i historyk, dr Marcin Paluch, historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Panowie, mieliśmy mówić o tym, co wydarzyło się 70 lat temu, a tymczasem wszyscy jesteśmy tutaj mocno przybici. Jestem absolutnie wstrząśnięty, nie mam słów i bardzo współczuję wszystkim Polakom. Można tylko wyrazić najgłębsze współczucie tej ogromnej tragedii. Brakuje słów. Panie doktorze, ogromna tragedia, prawda? Mówiliśmy, właściwie nigdy wcześniej nie było przypadku, aby prezydent Polski tak zginął, choć były też inne historie. Co się panu najbardziej przypomina? Generał Sikorski? Tak jest. Tutaj generał Sikorski, katastrofa w Gibraltarze w 1943 roku. Obecnie widzimy, że jest to największa tragedia narodu polskiego w powojennej historii Polski. Widzimy jasno, że samolot runął w rejonie Smoleńska i prawdopodobnie nikt nie przeżył z tej ogromnej tragedii. Zdjęcia wyglądają przerażająco. Panowie, dziękuję wam bardzo za wizytę w naszym studiu. Rozmowa miała być zupełnie inna, choć także smutna. Życie dopisało kolejne historie. Przypomnę, Klaus Zimmer, Aleksander Pamiatnych i dr Marcin Paluch byli gośćmi poranka TVP Info. My cały czas oglądamy zdjęcia ze Smoleńska, z lotniska, na którym doszło do tragedii. Przypomnijmy, że z informacji uzyskanych przez Jarosława Olechowskiego wynika, że polski prezydencki samolot Tu-154M leciał bardzo nisko, panowały bardzo trudne warunki atmosferyczne, była mgła, tam samolot leciał z dużym przechyłem, około 45 stopni, prawdopodobnie jednym ze skrzydeł zahaczył bądź o drzewo, bądź o ziemię. Skrzydło wyryło ogromny ślad, samolot zdruzgotany upadł na ziemię, wybuchł pożar. Ze zdjęć, które państwu pokazujemy, trudno domniemywać, by ktokolwiek z 87 osób, które były na pokładzie, przeżył. My teraz przenieśmy się przed Pałac Prezydencki. Tam jest nasza reporterka Karolina Lewicka. Nie mam dla państwa żadnych nowych informacji. Pałac Prezydencki, tak jak mówiłam przed chwilą, milczy, bo prezydenccy ministrowie byli albo na pokładzie feralnego samolotu, albo w Katyniu, albo w Smoleńsku, albo po prostu we własnych domach. Zanim ktokolwiek tutaj się pojawi, minie jeszcze trochę czasu, ponieważ wszyscy najpierw muszą uporać się duchowo z tą tragedią. Ale przed Pałacem Prezydenckim zbiera się mnóstwo osób, mnóstwo warszawiaków, którzy poruszeni tą tragedią przychodzą właśnie tutaj, żeby oddać hołd głowie państwa, jego małżonce, a także wszystkim politykom, urzędnikom, przedstawicielom Kościoła i wszystkim tym, którzy byli na pokładzie tego samolotu i którzy prawdopodobnie zginęli. A moimi gośćmi, gośćmi państwa są Wojtek i Parker. Wojtek, mieszkaniec Warszawy, Parker ze Stanów Zjednoczonych, ale od pół roku także mieszkasz w naszym kraju. W rękach macie kwiaty i
w waszych duszach bardzo potężne emocje? Ja wiem, że to jest bardzo banalne pytanie w takiej właśnie chwili tragedii narodu polskiego, ale co się czuje w takim momencie? Ja przede wszystkim czuję niedowierzanie. Ciągle nie mogę uwierzyć, że coś tak ekstremalnego mogło się zdarzyć i czuję żal. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był aż tak poruszony tragedią osób, z których niewiele znałem, które często były mi obojętne, a w tym momencie po prostu nie są, bo jednak prezydent to jest prezydent, a nie jakiś tam profesor. Więc w tym momencie chciałbym tymi kwiatami wyrazić respekt nie tylko dla niego samego, ale i dla samej instytucji prezydenta Polski i chciałbym w taki sposób, może jeszcze nieodpowiednio ubrany, bo dowiedziałem się oczywiście w samochodzie jadąc do centrum, wskazać na to, że jednak stało się coś niezwykłego, co nie powinno się zdarzyć. Powiedziałeś na początku, że aż trudno uwierzyć w to, co się stało. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy tutaj przychodzą i kiedy sama zastanawiam się nad tym, co czuję, to mam wrażenie, że to jest taki science fiction, że to się nie stało, że ta informacja jeszcze jakoś nie została przetworzona, ona jeszcze nie została przez nas zaakceptowana. Jak pierwszy raz usłyszałem o tej sytuacji, no to oczywiście przełączyłem radio, bo zdarza się czasami, że prowadzi się tego typu audycje czy takie programy, ale jeżeli usłyszałem na kilku kanałach naraz, to Wojtku, musiałem. Musimy na chwilę przerwać tę rozmowę, ponieważ mamy inne połączenie na naszej antenie. Do tej rozmowy wrócimy za chwilę z warszawiakami, którzy tutaj przed Pałacem Prezydenckim się gromadzą. Dziękuję bardzo. To była Karolina Lewicka. Ja tylko chciałem Państwa poinformować, że o godzinie 17.30 na Wawelu odbędzie się msza żałobna w intencji ofiar, a my połączyliśmy się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Aż trudno w to uwierzyć, panie prezydencie. No, nie mieści mi się w głowie. Druga tragedia dorównująca prawie Katyniowi. Pan także latał do Smoleńska i także podobno były jakieś kłopoty. Już wtedy. Nie. Tam ja o kłopotach nie wiem. Pogoda była niezła, więc ten samolot tam w tej pogodzie dobrze lądował. Tutaj prawdopodobnie pogoda, lotnisko nieprzygotowane i polecenie, że musi zlądować. No. I to spowodowało to nieszczęście. No ale niech komisja powyjaśnia, natomiast no, nic bardziej złego nie mogło nas spotkać w tych dniach. Panie prezydencie, jak się pan dowiedział o tej tragedii? Któryś z dzieci mnie poinformował, a ja nie wierzyłem, że tam jakiś żart, to nieprawdopodobne przecież. I włączyłem szybko internet, no i patrzę, rzeczywiście. No ale jeszcze z nadzieją, że no, jeśli to przy lądowaniu, no to jest szansa na uratowanie. No ktoś tam zginie, ale jednak jest szansa na to, że ktoś przeżył. Ale okazało się, że to nie lądowanie, bo gdyby lądował mimo wszystko, to by było chyba mniejsze nieszczęścia. Poderwało, więc włączył siły, no i zahaczył, za późno poderwał maszyna. Wielka tragedia. Wiele osób z pierwszych stron gazet, wielu polityków na pokładzie, m.in. Lech Kaczyński, Jerzy Majdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek. Bardzo wiele tych nazwisk. Panie prezydencie, co to oznacza dla nas Polaków, dla naszej klasy politycznej, dla tego wszystkiego, co się będzie w tej chwili działo? No wiele było sporów, wiele wzajemnych niechęci, a teraz? No ja jeszcze szczególnie, bo miałem jeszcze sprawę z Kaczyńskimi. I chciałem wygrywać bohatersko, nie w taki sposób. A więc wielka tragedia. Ją można porównywać do utraty głowy w Katyniu, bo to też jednak elita. Elita zginęła, tak, a więc to jest druga po Katyniu taka wielka tragedia, jaka spotyka nas wprost. Wiele mówiło się o tych samolotach, o tym samolocie Tu-154. Praktycznie przed każdym wyjazdem jakiejś rządowej bądź prezydenckiej delegacji były jakieś kłopoty techniczne. Politycy jakby trochę bali się kupić nowe samoloty. Wiadomo, to jest ogromny koszt. Teraz życie dopisało zadziwiającą i tragiczną puentę do tej sprawy. Dziwna sprawa z tymi samolotami, prawda? Czy nie powinno być tak, że jednak w niektórych sprawach politycy powinni postępować i odważni, i rozważni, by nie kończyło się taką tragedią? Oczywiście tak, ale jechałem tym samolotem, jechałem w Salonce razem z premierem Tuskiem, rozmawialiśmy o tym i on mówił, że parę dni temu te maszyny przeszły remont za 70 milionów, nie wiem, euro czy złotówek, a więc porządny remont.
bardzo pięknie wyglądały i w środku, i w ogóle, i pięknie się prowadziły, a więc tutaj to nie jest to. Oczywiście klasa tych samolotów, wyposażenie to inna sprawa. Natomiast teraz nie możemy rzucać na samolot, bo jak mówię, on jest przed chwilą był w remoncie. I to w porządnym remoncie, to przecież jakie pieniądze w tego weszły. Także to, co mi premier meldował, no to by nie mówiło jak o złym samolocie. Panie prezydencie, dziękuję panu bardzo. Szanowni państwo, wydawać się mogło, że to koniec złych informacji o tej tragedii, choć oczywiście trudno tutaj mówić o tym i wartościować zło, tragedię, smutek. 87 osób, tak podawały agencje. Tymczasem z ostatnich informacji komisji, która jest tam na miejscu, rosyjskiej komisji, wynika, że na pokładzie było jeszcze więcej, bo 132 osoby. Wcześniej taką informację podawały niektóre media internetowe. Internet generalnie uznawany był za mało wiarygodne źródło informacji, więc niespecjalnie także i my o tym mówiliśmy. Teraz wydaje się, że bardzo poważna instytucja zdaje się potwierdzać tę listę ofiar. 132 osoby, a nie 87 osób, jak wcześniej mówiliśmy. Cały czas czekamy na bardzo oficjalne informacje. Nasi dziennikarze są na miejscu zdarzenia, ale muszą państwo uwierzyć, tam na miejscu jest także ogromny chaos. Barbara Włodarczyk, korespondentka Telewizji Polskiej, jest przy telefonie. Basiu, co wiadomo jeszcze? Tak, dzień dobry. Ja stoję w tej chwili, tak jak my wszyscy dziennikarze z ekipy Telewizji Polskiej, stoimy jakieś 200-300 metrów od miejsca wypadku. Niestety nikt z nas nie może tam się przedostać w tej chwili. Cały teren chroniony, ochraniany jest przez milicję. Ja rozmawiałam z milicjantami, którzy powiedzieli mi tylko tyle, że nieoczekiwanie postawiono na nogi wszystkie jednostki mundurowe w całym Smoleńsku i w obwodzie. Oni jechali tutaj nie wiedząc jeszcze, co się stało. Dopiero na miejscu dowiedzieli się, jaka to jest tragedia. Jeden z milicjantów powiedział mi, takiej tragedii nigdy nie było jeszcze w historii Rosji i nigdy nawet w historii świata. Naprawdę widzę, że w tej chwili jakby dociera do nich ta informacja, co się stało. Kilkanaście minut wcześniej grupa dziennikarzy próbowała przedostać się na teren tragedii i bardzo tak ostro z nami postępowali i odpychali nas. Używali nawet, można powiedzieć, przemocy wobec nas, taka ich rola. No teraz w tej chwili widzę, że to się zmienia, że dociera do nich, co się stało, ogrom tej tragedii. Rozmawiałam też z pracownicami salonu samochodowego, który mieści się dosłownie kilkadziesiąt metrów od miejsca tragedii i tam dziewczyny, które pracują w tym salonie, widziały, jak samolot 2 godziny krąży. I wszystkich oczywiście to bardzo interesowało, wszyscy wyglądali, natomiast oczywiście dopiero po tragedii dowiedzieli się, kto leciał tym samolotem. Mogę powiedzieć jedno, informacja, powtórzyć to, co powiedziałam przed chwileczką, informacja dociera do tych ludzi, uświadamiają sobie ogrom tej tragedii i nawet przed chwileczką jeden z milicjantów podszedł do mnie i powiedział, że po prostu bardzo nam współczuje. Dziękuję bardzo. Korespondentka Telewizji Polskiej Barbara Włodarczyk. A my połączyliśmy się z Markiem Borowskim, politykiem, który również miał znaleźć się w tym prezydenckim samolocie. Witam, panie marszałku. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Jak się pan dowiedział o tej katastrofie? No, dowiedziałem się z radia, z telewizji rano. Jakie pierwsze myśli? Tego się nie da komentować. No właśnie. To jest coś, co przekracza wszelkie granice. Można powiedzieć, że miał pan trochę szczęścia, a nawet dużo szczęścia. Miał pan lecieć tym samolotem. Nie, były jakieś takie pomysły, żeby może ktoś z Komisji Łączności z Polakami za granicą poleciał, ale było już bardzo późno na załatwianie tych spraw, także nawet nie podjęliśmy takich działań. Strasznie, strasznie pana przepraszam i państwa, ale naprawdę nic sensownego nie potrafię powiedzieć w tej sytuacji. Panie marszałku, wobec tego dziękujemy bardzo za rozmowę. Marszałek Marek Borowski, który w pewnym momencie miał lecieć tym samolotem, ostatecznie do tego nie doszło. Wiele znakomitości. Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych.
Generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski prawdopodobnie według programu Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa mieli być na pokładzie tego samolotu. Według ostatnich danych zginęły 132 osoby, a nie 87, jak mówiliśmy wcześniej. Na miejscu zdarzenia jako jeden z pierwszych był nasz kolega z Telewizji Polskiej, montażysta Sławomir Wiśniewski, podczas gdy dziennikarze i operatorzy pojechali już na uroczystości do Katynia. On pozostał w hotelu, by montować materiały. Los sprawił, że jako jeden z pierwszych znalazł się na miejscu zdarzenia. Jak było? Mówię, mając chwilę czasu, szykując sobie sprzęt do montażu, bo wiadomo, jaka taka moja robota. A pamiętając, że wtedy tu jest podejście na lotnisko. No tak, jak przylatywał Tusk czy Putin. Nie słyszę głos silnika, tylko ten silnik był jakiś ten dźwięk trochę inny. Patrzę w mgle, idzie samolot bardzo nisko, lewym skrzydłem prawie że w dół. I normalnie słychać to taki huk, bo miałem otwarte okno. Coś tak coś było niszczone, tak tratowane. Za chwilę było, wiesz, huk, dwa właściwie błyski ognia, wywalił się samolot. No to wiesz, na kamerę, jak to typowy pies ogrodnika, czy ten człowiek, który coś tam ma do czynienia z mediami. I wiesz, i biegiem przeleciałem przez te błoto, patrzę, polski samolot. Kula ognia była? Co? Nie, to były dwa takie wybuchy, to nie była wielka kula ognia, tak powiedzmy, jak w takim potężnym wybuchu samolotu z pełnym zbiornikami paliwa, tylko tak wiesz, wybuch, tak jak wybuch. Ja myślałem, to jakiś mały samolot. No ale jak pobiegłem już na miejsce, patrzę, a to jest nasz. No, tam znalazłem oczywiście, znalazłem czarną skrzynkę, rozwalony ogon, zniszczony silnik, kadłub, jakieś szczątki, sporo tych szczątków. I tam wszystko, wbrew pozorom, nic wielkiego nie było. Nie palił się, nie było wielkiego ognia. Takie małe jakby ognisko, powiedzmy sobie. Zaraz chwila przyjechała jedna straż, ale bardzo miernie im to szło. No i idąc tam kawałek dalej, już widziałem, że były różne szczątki, ale na przykład, że było ileś, żeby ktoś zginął, to nie, bo myślałem, że taki pusty samolot, typu, wiesz, piloci, obsługa i tak dalej. No bo wiem, że z info, że niby to prezydencki samolot, ale chyba raczej nie było tam 79 osób. Od głosów wołania o pomoc? Nie, żadne takie normalne, potworna cisza, jak po katastrofie. I tam próbowałem uciekać przed tymi FSB, bo zaczęli mnie ganiać, no to wiesz, oni mnie, ja ich. No jak padłem potem w błoto, no to już niestety nie mogłem się, to złapali mnie, wyrwali, a zanim oddać kasetę. A czy służby tutaj szybko na miejsce przybyły? No podejrzewam, że oni byli zaraz za mną. Bo zobaczyłem, że jakaś blokada, to wiesz, biegnie przez to, a tu się nie da przejść, bo tu jest, wiesz, błoto mokradło, a to jak mnie to, że się padłem w błoto, to bym uciekł i z drugiej strony zrobił zdjęcia. No wiesz, zwłok typu na przykład, taka typowa katastrofa, bo byłem świadkiem tego, co się działo w Kabatach. To raczej nie, bo tego dziwię się, że to faktycznie był prezydencki samolot i tam było chyba 180 osób. Jak na rozmiar tej katastrofy, no to była taka, powiedzmy sobie, przepraszam za śmiałość, ale przeciętna katastrofa. Ale że była jakaś ilość potworna, ilość zwłok czy szczątków, jak to przy katastrofach, nic takiego nie widziałem, może po prostu nie zdążyłem jeszcze tam dojść. Ogień? Jaki tam ogień? Troszeczkę drzew się paliło i taka potworna, zwyczajna cisza po katastrofie. I to nie było, bo na ogół jak są jakieś wypadki, no tam oczywiście strażacy krzyczeli, że tu podjechać, tam podjechać, bo oni nie mogli od tej strony podjechać, bo tam jest błoto. To od drugiej strony taki właśnie taki ten gruzowik ich podjechał, nie za bardzo im się śpieszyło. No to tyle, co zdążyłem zrobić, bo wiesz, no, zanim ja zdążyłem się tylko błota wygrzebać, no to zaraz chłopaki mnie omonowcy chwycili i mi do ciurmy pójdziesz. A ja pytam się, za co? Ja jestem w polskiej telewizji, to jest moja robota, to jest mój obowiązek. Więc coś musiałem im powiedzieć, że mnie zastrzelili. Już raz miałem makarowa przy łbie. No. To był Sławomir Wiśniewski, montażysta Telewizji Polskiej, który jako jeden z pierwszych znalazł się na miejscu zdarzenia. To właśnie dzięki niemu mamy zdjęcie pełne emocji i wypowiedzi naszego kolegi. Nie dziwimy się, wówczas, kiedy filmował, kiedy po raz pierwszy patrzył na to, co się dzieje, nikt jeszcze nie spodziewał się, że to tak ogromna tragedia. 132 osoby prawdopodobnie według ostatnich dość wiarygodnych danych na pokładzie także Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska i wiele znakomitości polskiego życia politycznego i społecznego. Zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Świadkowie, między innymi Sławomir Wiśniewski, ale także świadkowie, do których dotarł nasz reporter Jarosław Olechowski, mówią, że samolot leciał nachylony pod dziwnym kątem, około 45 stopni. Lewym skrzydłem prawdopodobnie zahaczył o drzewo. Na krótkim
lotnisku w Smoleńsku, niejako 300-400 metrów od płyty lotniska. To lotnisko było niezwykle trudne do lądowania. Wiele pytań możemy sobie także zadawać, co było przyczyną tej katastrofy. Czy jakieś kłopoty w porozumieniu się z wieżą kontrolną, czy błąd pilota, czy też może jakieś kłopoty techniczne, tu polewa 154. Te kłopoty techniczne samolotów, które wożą najważniejsze głosy w państwie, były niejednokrotnie powodem dociekań dziennikarzy. Teraz spróbują podsumować je w rozmowie Diana Rudnik i Jakub Stefaniak. Czy rzeczywiście o tej tragedii przeważyły, czy o tym, że do tej tragedii doszło, przeważyły właśnie kłopoty techniczne, to oczywiście kwestia czasu. To będzie wyjaśniać specjalna komisja, kilka specjalnych komisji na polecenie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Taka komisja rządowa, na której czele stanął premier Władimir Putin, już została powołana. Ta komisja będzie wyjaśniać przyczyny katastrofy. Na miejsce już udał się rosyjski minister do spraw nadzwyczajnych Siergiej Szojgu. Na miejscu także pracują prokuratorzy z Komitetu Śledczego Rosyjskiej Prokuratury. Tutaj u nas, na miejscu w kraju, specjalny zespół kryzysowy powołało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spodziewane jest w najbliższym czasie specjalne posiedzenie, nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Ministrowie wezwani przez premiera Donalda Tuska jadą już do Warszawy. Premier Donald Tusk także jest w drodze z Trójmiasta do Warszawy. Do Warszawy z Trójmiasta także jedzie marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Przypomnę, że zgodnie z polską konstytucją w chwili, kiedy ginie prezydent, obowiązki głowy państwa pełni właśnie marszałek Sejmu. Czekamy, jak mówił Sławek, na oficjalny komunikat, choć te oficjalne komunikaty ze strony rosyjskiej już się pojawiają. Gubernator Siergiej Antufiew, gubernator obwodu smoleńskiego, podaje w oficjalnej informacji, że prezydent Lech Kaczyński, jego najbliżsi współpracownicy i wysocy przedstawiciele państwa polskiego zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. A kilka chwil temu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Paszkowski podał informację, że wszystko wskazuje na to, że prezydencka para nie żyje. Tą informacją, co oczywiste, żyje cała Polska, ale żyją także rosyjskie media. Posłuchajmy przez moment, co mówi się właśnie w rosyjskich mediach na temat tej katastrofy sprzed zaledwie kilku godzin. Karierę polityczną zaczynał w Solidarności w okresie, kiedy powstawała Solidarność w 70-tych, 80-tych latach. W sierpniu 80 roku aktywnie uczestniczył w strajkach w Gdańsku. W 83-tym, 84-tym kierował jedną z komisji Solidarności. Następnie był przedstawicielem tego związku w Gdańsku. Następnie został członkiem prezydium Komisji Solidarności Krajowej. Pierwszym zastępcą w 89 został wybrany do Senatu, w 91 do Sejmu. Następnie w kancelarii prezydenta został odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. W 90-tych latach był jednym z liderów centrum, porozumienia centrum. Był w rządzie rządzie Buzka. Razem z bratem Jarosławem stworzył partię Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 9,5% głosów wyborców. Do 2005 roku był prezydentem Warszawy. W 2005 roku został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze raz, dzisiaj z Warszawy do Smoleńska wyleciał samolot Tu-154 prezydenta Kaczyńskiego, który leciał na uroczystości. 130 osób znajdowało się na pokładzie. To, co wydawało się nieprawdopodobne, stało się faktem. Słyszymy potwierdzenia z coraz większej liczby agencji. Także Jacek Sasin z Kancelarii Prezydenta potwierdza, prezydent i jego małżonka nie żyją. Zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. W samolocie były 132 osoby. W naszym studiu gość profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dr Marek Zubik, profesor doktor habilitowany Marek Zubik, kierownik katedry i konstytucjonalista, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, żeby prezentacja stała się faktem. Panie profesorze,
Co się dzieje w takiej sytuacji? Nie mamy prezydenta. Proszę Państwa, chciałbym wpierw może jednak dwie zdania powiedzieć obok tego pańskiego pytania. Przede wszystkim chciałbym złożyć hołd wszystkim tym, którzy polecieli w państwowej delegacji, chcąc uczcić pamięć elicie II Rzeczpospolitej. Zginęli lecąc tam, pełniąc służbę. Po drugie, chciałbym złożyć najserdeczniejsze kondolencje całym wszystkim rodzinom, choć wiadomo, że nadzieja umiera ostatnia, ale wydaje się, że już na niej mało. I to, co bym mógł zaapelować, żeby ucichły przynajmniej na chwilę spory w obliczu bezprecedensowej w Polsce tragedii, jaka się nie zdarzyła nam nigdy. Przynajmniej te spory, które w perspektywie widzą następne wybory. To jest na pewno niepotrzebne, a wydaje się, że ten smutek i zaduma nad tym, a że życie musi pójść dalej, jest oczywiście najważniejsze. Rzymianie mówili salus rei publice suprema lex esto, czyli ratunek dla państwa jest najwyższym prawem. I oczywiście konstytucja przewiduje pewne regulacje na wypadek tragedii, ale muszę powiedzieć, że nikomu nie było. Twórcy tej konstytucji i chyba nikt nie mógł przewidywać aż takiego rozmiaru tragedii. I oczywiście gdyby ta tragiczna wiadomość się jednak utwierdziła, to oczywiście pan marszałek Sejmu musi podjąć ciężar sprawowania urzędu głowy państwa na czas do zarządzonych niezwłocznie wyborów prezydenckich. I z jednej strony musimy mieć świadomość, że należy godziwie pożegnać te wszystkie osoby, ale życie publiczne musi pójść niestety dalej. Co z kampanią w takich sytuacjach? Trudno sobie wyobrazić kampanię polityczną w ścisłym tego słowa znaczeniu w obliczu tragedii ludzkiej, gdzie przekracza wszelkie spory polityczne, trudno sobie wyobrazić. Myśmy w historii co prawda mieli sytuację, gdzie marszałkowie zastępowali głowy państwa. Raz się skończyło to po tragedii zamordowania pierwszego prezydenta, potem gdy ustępował prezydent Wojciechowski. Ale rzeczywiście takiego rozmiaru skali tragedii państwowej myśmy nie przeżywali. Trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jest to niezwykle wyjątkowa sytuacja w historii w ogóle państwowości Polski. To nie tylko prezydent wszystko na to wskazuje, ale także parlamentarzyści. Co w tym przypadku? Muszę przyznać, że szczególnie jest mi bardzo przykro, bo z częścią tych osób wczoraj się jeszcze widziałem po południu i snuły plany na najbliższą przyszłość. Jest to trudno uwierzyć, że tak to miało miejsce. Również dotyczy to pana wicemarszałka Sejmu, z którym wczoraj po południu też miałem przyjemność się zobaczyć na konferencji naukowej. Muszę przyznać, że trudno uwierzyć, że jest to prawdziwa wiadomość. Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowany Marek Zubik z Uniwersytetu Warszawskiego był gościem TVP Info. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Bardzo dziękuję. A teraz Diana Rudnik i jej gość. Przypomnę, to niestety już oficjalnie potwierdzona informacja. Rzecznik minister z Kancelarii Prezydenta Jacek Sasin potwierdził, że para prezydencka nie żyje. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski mówił w jednym z wywiadów radiowych, że premier płakał, kiedy usłyszał te informacje. Premier, przypomnę, zmierza już do Warszawy z Trójmiasta. Lada chwila spodziewane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Sytuacja jest nadzwyczajna. Takiej tragedii w historii Polski nie było. Próbujemy się przyglądać okolicznościom, w jakich doszło do tej katastrofy. Z tego, co wiadomo, a na razie docierają do nas naprawdę strzępki informacji, ponieważ teren tej katastrofy jest ogrodzony. Służby rosyjskie pilnie strzegą tego terenu. Pojawiają się w depeszach pierwsze doniesienia świadków o
eksplozji, którą było słychać, o tym, że oderwał się ogon samolotu, przypomnę, to Tu-154M. Doszło do kilku eksplozji, jak mówił z kolei nasz kolega, nasz montażysta z Telewizji Polskiej. Rządowa komisja powołana przez prezydenta Dmitrija Miedwiediewa pracuje już na miejscu tej katastrofy, pracują tam też prokuratorzy. Na razie wiemy, że nie ma jeszcze czarnych skrzynek, na razie nie odnaleziono tego najważniejszego tropu, który będzie mógł wskazać na przyczynę katastrofy. Ze mną tutaj w studiu jest Kuba Stefaniak, nasz redakcyjny kolega, który doskonale zna Tupolewa. Doskonale znasz Znam przede wszystkim ten konkretny egzemplarz, dlatego że miałem okazję uczestniczyć w przygotowaniach do jednego z takich lotów specjalnych. To był lot jeszcze dłuższy, dlatego że transatlantycki. Lot akurat wtedy z misją humanitarną na Haiti. Ten lot był zdecydowanie krótszy, ale to nie zmienia faktu. Tu trzeba podkreślić, przygotowania zawsze w specjalnym pułku lotnictwa transportowego trwają przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt godzin. Ta maszyna ma specjalne procedury, które są o wiele bardziej zaostrzone niż procedury typowego rejsu, takich linii typowych lotniczych, którym latają normalni obywatele. Kuba, powiedz, jakie to są procedury? Przede wszystkim możliwe, żeby samolot wyleciał, mając jakąkolwiek awarię, usterkę, każda śrubka, jak to mówią, musi być dokręcona. Jest specjalna komisja, która przed wylotem, wystartowaniem tej maszyny, można powiedzieć, oblatuje, czyli jest dokonywany taki lot próbny. Tam wszystko jest badane, więc tym bardziej jesteśmy w szoku. Ja próbuję, cały czas jestem, czekam na jakieś informacje z 36 pułku. Rozmawiałem dzisiaj z dowódcą, on też zbiera te informacje. Co do samej katastrofy, Jarek Olechowski mówił o tym, że tam ten samolot był przekrzywiony. Były też głosy, że krążył, 2 godziny był w powietrzu, czyli coś jednak musiało być nie tak. Ale z drugiej strony weźmy też pod uwagę, że to są procedury, które mają też piloci. Pilot nie wyląduje, jeśli nie jest pewien, że nic nie będzie się działo, dlatego on krąży. Przy naszym telefonie, proszę Państwa, Tomasz Pietrzak, pilot Tupolewów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie również. Przed chwilą mówił Kuba, że są specjalne procedury. Pilot, jeśli nie jest pewien, że wszystko jest w porządku, że lądowanie będzie zakończone i przeprowadzone bezpiecznie, to krąży w powietrzu. W tym przypadku prawdopodobnie, wszystko na to wskazuje, że tak było. Maszyna krążyła około 2 godzin nad lotniskiem. Czy to wskazuje, że pilot miał wątpliwości, że coś jest nie tak? Ja podejrzewam, że tak, ale tu może ustalmy. Bliższą informacją dla nas jest to, że były złe warunki na lotnisku, więc oczekiwanie 2 godzin było raczej spowodowane tym, że oczekiwali na poprawę tych warunków, ponieważ musimy patrzeć na godzinę, która była planowanego lądowania, czyli to były godziny poranne, czyli to wszystko się podnosi, czyli mgiełki podnoszą się z nad drzewa, a tam wokół lotniska jest bardzo dużo lasów, więc liczono pewnie na to, że z upływem dnia, czyli z zwiększeniem operacji słonecznych, czyli te promienie słoneczne rozgonią tą mgiełkę i poprawi się pogoda, poprawi się widzialność, na którą załoga prawdopodobnie czekała. I to było powodem, dlaczego załoga krążyła 2 godziny. W sytuacji, gdyby była to jakaś usterka techniczna, na pewno samolot wróciłby do Warszawy wtedy. Pojawiły się informacje o tych eksplozjach i o tym, że samolot praktycznie rozpadł się na kawałki. Szczątki znajdują się rozrzucone w lesie. Ta eksplozja o czym może świadczyć? Czy to już w momencie, kiedy samolot zetknął się z ziemią, czy też mogło do niej dojść wcześniej? Należy pamiętać, że na pokładzie paliwa mogło być około 20 ton paliwa. To jest bardzo dużo i jeżeli to paliwo zostanie w jakiś sposób uwolnione, wtedy następuje właśnie ta detonacja. A musimy pamiętać, przy uderzeniu w drzewa jakieś rozstrzelnienie instalacji, czy paliwowej, czy innej, powoduje to, że dochodzi do samozapłonu i o właśnie wybuch. Paliwo 20 ton to jest bardzo duża ilość tego paliwa, więc to prawdopodobnie było przyczyną tego, że ten samolot tak się rozsypał. Proszę jeszcze powiedzieć, czy ma Pan jakieś przypuszczenie, skąd to przechylenie? Dlaczego tym jednym skrzydłem mógł zawadzić samolot o drzewa, czy też o ziemię? Dlaczego ten przechył? Ja myślę, że tutaj to było dochylenie się do osi pasa startowego, pasa lądowania i to jest właśnie ten manewr, który trzeba pamiętać, że Tupolew ma skrzydła bardzo nisko umiejscowione, więc jakiekolwiek przechylenie powoduje to, że to skrzydło jest poniżej obrysu kadłuba samolotu, więc gdyby to był samolot typu Boeing albo
Airbus skrzydła są do góry podniesione, w Tupolewie są one pochylone w dół, więc tutaj się ta odległość do tej ziemi przy przechylonym skrzydle zmniejsza, czyli to jest prawdopodobnie. Podchodząc do lądowania, zobaczył pas, chciał się dochylić i no to dziękuję było. Bardzo za tę rozmowę. My przenosimy się, proszę Państwa, przed Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Najnowsze informacje, rzecznik MSZ Piotr Paszkowski. Wiemy, że jedna osoba nie stawiła się na odlot, także możemy zakładać, że na pokładzie znajdowało się 88 osób, chociaż w tej chwili jeszcze ta informacja jest finalnie weryfikowana. To znaczy, czy lista pasażerów zgadza się z listą osób, które były rzeczywiście fizycznie obecne na pokładzie samolotu w momencie katastrofy. Zaistniała w tej chwili niepotwierdzona informacja o tym, że 3 osoby zostały ciężko ranne, ale przeżyły ten wypadek, ale na razie jest to wiadomość agencyjna. Nasze źródła dyplomatyczne te informacje nie potwierdzają, także w chwili obecnej możemy założyć, że wszystkie niestety 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie wypadku, zginęły. A czy te informacje próbowaliście Państwo potwierdzić o tym, że te 3 osoby jednak ciężko ranne żyją? Tak, w tej chwili tę informację weryfikujemy. Tak jak mówię, jest to na razie informacja medialna, która spłynęła z jednej z agencji obecnych na miejscu, także nasze służby obecne na miejscu wypadku w tej chwili tę informację weryfikują, ale nie mamy potwierdzenia. Nasze służby twierdzą, że niestety najprawdopodobniej możemy założyć, że wszystkie 88 osób, które znajdowały się na pokładzie w momencie tej niewyobrażalnej katastrofy, zginęły. Jak minuta po minucie wyglądał ten wypadek, ta tragedia? No, to jest tragedia, która wykracza poza naszą wyobraźnię. Tragedia rozmiarami wykraczająca poza to, z czym kiedykolwiek mieliśmy do czynienia. Także niewyobrażalna, trudna do ogarnięcia. Wszyscy mamy olbrzymie trudności z ogarnięciem umysłowo rozmiarów tej niewyobrażalnej tragedii. Zginęły 88 osób, zginęło, które znajdowały się na pokładzie. Jest to na pewno jedna z tych tragedii, która zapisze się czarną kartą na kartach historii Polski. Niewyobrażalna tragedia. W tej chwili zaczynają już spływać pierwsze kondolencje. Dzwonił przed chwileczką minister spraw zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, pan Guido Westerwelle, który akurat w tej chwili składa podróż zagraniczną w Afryce. Mieliśmy rozmowę, złożył głębokie kondolencje. O ile wiem, kanclerz Merkel w tej chwili próbuje połączyć się telefonicznie z premierem Tuskiem, aby także złożyć mu kondolencje, ale tak jak mówię, te kondolencje z całego świata w tej chwili zaczynają spływać. Czy cokolwiek Państwo możecie powiedzieć o przyczynach tej katastrofy? Na razie nie. Rozumiemy, że oczywiście zostanie powołana komisja, która będzie badała przyczyny wypadku. No, w tej chwili wszystko wskazuje według obserwatorów, którzy byli na miejscu zdarzenia, że samolot podchodząc do lądowania zahaczył skrzydłem o drzewa, ale to są wstępne ustalenia, to są po prostu relacje osób, które były na miejscu. Jak wiemy, w przypadku katastrof wszelkiego rodzaju, szczególnie lotniczych, przeważnie na katastrofę składa się jakby suma przyczyn. Wszyscy eksperci, którzy badają wypadki lotnicze, zawsze twierdzą, że trudno przypisać wypadek jednej, jednostkowej przyczynie. Także najprawdopodobniej, tak jak w przypadku wszystkich innych katastrof, był to jakiś zbieg okoliczności, złe warunki pogodowe, złe warunki podchodzenia samolotu do pasa lądowania, także poczekajmy na ustalenia. Mogę tylko powiedzieć, że według wstępnych informacji samolot podchodząc do lądowania zahaczył o drzewa na końcu pasa startowego i to było jakby bezpośrednią przyczyną katastrofy. Natomiast to prawdopodobnie była ostateczna przyczyna. Jak wiemy, przeważnie jest to cały łańcuch przyczyn, który prowadzi do powstania tego typu katastrofy. Także być może to jest tylko jedno ostatnie ogniwo, że tak powiem, w tym łańcuchu przyczynowym, które spowodowało, że samolot uległ katastrofie. Te samoloty rządowe, to był samolot TU-154M, są bardzo dokładnie badane. Żaden samolot z usterką techniczną oczywiście nie jest dopuszczany do ruchu. Także w tej chwili możemy założyć, że samolot był w pełni technicznie sprawny, ale być może nastąpiła jakaś usterka techniczna w trakcie lotu. Na jaką powierzchnię powinny zostać wymienione tak naprawdę już lata temu? Jak wiemy,
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów zostało zwołane na godzinę 13. No w obliczu tego niewyobrażalnego rozmiaru tej tragedii oczywiście będą podejmowane no, wszystkie decyzje, także oczywiście o żałobie narodowej, no, wszystkie inne. No, mam przed sobą listę 88 osób, które znajdowały się na pokładzie. To są wszystko kluczowe osobistości życia publicznego w Polsce, także mamy jeszcze problem z ogarnięciem w ogóle no, rozmiarów tej katastrofy. Myślę, że w tej chwili no, trwają jakieś przemyślenia odnośnie tego, jak zorganizować funkcjonowanie państwa w tej sytuacji, w której ginie no, tyle osób o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, łącznie oczywiście z prezydentem i jego żoną. Na jaką pomoc możemy liczyć, jeśli chodzi o Rosję? Ach, o ile wiem, no, akcja gaszenia samolotu była sprawnie przeprowadzona. Samolot zapalił się w momencie katastrofy. Został według relacji, która mi została przekazana, stosunkowo szybko ugaszony. No, ale niestety rozmiar zniszczeń samolotu wskazuje na to, że jest rzeczą bardzo mało prawdopodobną, aby ktokolwiek na pokładzie ocalał. Takie były pierwsze relacje naszego ambasadora, który znajdował się w bezpośredniej bliskości samolotu i mówił, że patrząc na samolot, no, trudno jest sądzić czy mieć nadzieję, że ktokolwiek na pokładzie ocalał. Ale tak jak mówię, zaczekajmy jeszcze na ostateczne ustalenia. W tej chwili prace podjęły ekipy ratunkowe, no, które próbują się dostać do wnętrza samolotu. No, być może ciągle jesteśmy przy nadziei, że ktoś, kto znajdował się na pokładzie, ocalał. Ale tak jak wspomniałem, lista pasażerów obejmowała 89 nazwisk, z czego mamy potwierdzenie, stwierdzone, że 88 najprawdopodobniej znajdowało się na pokładzie. A może pan powiedzieć, kim jest ta jedna osoba, która nie stawiła się dzisiaj? Tak, mogę podać nazwisko. Była to pani Kruszyńska Zofia, która nie stawiła się na pokład i nie poleciała, ale być może tych osób było więcej. Taka informacja jest trudna do zweryfikowania. Wszystkie nasze służby dysponują listą osób, które miały się udać tym lotem do Smoleńska. Natomiast zweryfikowanie tego, czy wszyscy w ostatniej chwili weszli na pokład, no jest informacją, która będzie musiała być dodatkowo zweryfikowana. No, najprawdopodobniej poprzez kontakt z osobami, które były na lotnisku, które były odpowiedzialne za wyjście osób na pokład. Także ta informacja jest weryfikowana. No mam nadzieję, że za kilkadziesiąt minut będę Państwu w stanie przekazać ostateczne ustalenia odnośnie tego, czy wszystkie osoby, które znajdowały się na liście pasażerów, rzeczywiście znalazły się na pokładzie no, tego tragicznie zakończonego lotu. Tam byli dziennikarze, przedstawiciele rodzin katyńskich. Ja za chwilę Państwu przekażę tę listę, także możecie zrelacjonować. Nie jestem w stanie podać oczywiście wszystkich 88 nazwisk. Nie widzę tutaj na szczęście nazwisk dziennikarzy. Natomiast, tak jak wspomniałem, no to są wszystko nazwiska najbardziej znaczących osób życia publicznego w Polsce. Kiedy nadeszła do Państwa ta pierwsza informacja? Jak wyglądał ten proces informowania najważniejszych osób? No, pierwsza informacja, o ile wiem, to trudno mi w tej chwili ustalić z jakąś dogłębną precyzją, napłynęła od naszego ambasadora, który zadzwonił do naszego ministra spraw zagranicznych. Z tą informacją, o ile wiem, znajdował się na lotnisku, był świadkiem tego wypadku, także ta pierwsza informacja spłynęła od naszego ambasadora do ministra spraw zagranicznych. Ja zostałem powiadomiony kilka minut później. No, od tego czasu oczywiście informacja jest także przekazywana przez wszystkich innych polskich pracowników służb dyplomatycznych, którzy znaleźli się na miejscu tej tragicznej katastrofy. Pan minister w tej chwili udaje się do Warszawy, powinien przyjechać do ministerstwa powiedzmy za pół godziny, za godzinę. Podobno już informował premiera. Tak, minister oczywiście w trybie natychmiastowym poinformował premiera. No, wszystkie inne osoby, które winne wiedzieć o takim zdarzeniu, zostały oczywiście w trybie natychmiastowym poinformowane. Jak wiemy, premier Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów na godzinę 13. No, w trakcie tego posiedzenia będą zapadały no, wszystkie te ważne decyzje w odniesieniu no, do niesienia pomocy, do ogłoszenia żałoby.
żłoby narodowej, no tych wszystkich innych działań, które będą musiały być podjęte, no w kontekście tej niewyobrażalnej tragedii. Tak jak mówię, jest to tragedia trudna do ogarnięcia w tej chwili ze względu na swój rozmiar, ze względu na liczbę osób, które zginęły w tym wypadku, ze względu na to, że większość z tych osób na liście pasażerów to były znaczące postacie, kluczowe postacie polskiego życia publicznego. To dziękuję, może na razie dobrze. Ja pójdę po dodatkową informację. Spotkam się z Państwem w momencie, kiedy spłyną następne znaczące informacje. Za jakieś pół godziny. Ale proszę, nie, wolałbym nie, dlatego proszę zaznaczyć, dobrze, że to jest lista pasażerów, którzy mieli lecieć. Mieli lecieć. Dobra. Tutaj musimy być wrażliwi na kwestie rodzin. Dobrze? To poprosimy do kamery. W razie bez pracownicy za chwileczkę pani go wyciągną. To jest cała lista wszystkich. To jest wszyscy, lista ludzi, którzy mieli. Bardzo bym prosił, żeby państwo zaznaczyli swoje relacje, że to są ci, którzy mieli lecieć. Ale proszę nie pokazać. Widzę jeszcze w tej chwili. Proszę nie. Tylko pokazać bez nazwisk. Ale pokażemy bez nazwisk. Dobrze, to tylko... Z daleka, tak, żeby nie było tego. Można przełożyć? Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Osiemdziesiąt osób zginęło. Wszyscy pasażerowie i cała załoga samolotu prezydenckiego, który rozbił się przy podchodzeniu do lądowania 2 kilometry od lotniska w Smoleńsku, dokładnie w miejscowości Pieczersk. To oficjalny komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Piotr Paszkowski potwierdził także tę informację, że na pokładzie samolotu była para prezydencka, Lech Kaczyński i Maria Kaczyńska, zginęli w tej katastrofie. Trwa weryfikacja listy pasażerów. Być może w ostatniej chwili ktoś z tej listy zrezygnował, nie poleciał. Wiadomo o jednej takiej osobie. Być może było ich więcej. Zanim zatem poznamy oficjalną listę osób, uczestników tej tragedii, ofiar śmiertelnych tej tragedii, trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. O godzinie 13:00 nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Premier Donald Tusk oraz ministrowie są już w drodze do Warszawy. Na tym posiedzeniu będą podejmowane bardzo ważne, strategiczne decyzje. W obliczu takiej katastrofy Polska jeszcze nigdy w swojej historii się nie znalazła. Jest też informacja od ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, który powołał specjalną komisję, specjalny zespół, który ze strony polskiej będzie wyjaśniał okoliczności tej katastrofy. A przypomnę, że taką komisję ze strony Rosji powołał minister Rosji Dmitrij Miedwiediew. To rządowa komisja, na jej czele stoi Władimir Putin. Jak czytamy w depeszach, najlepszy śledczy, doświadczeni prokuratorzy rosyjscy są już na miejscu katastrofy i będą badać wszystkie okoliczności tej tragedii. Na razie nie ma jeszcze czarnych skrzynek. Na razie możemy tylko przypuszczać, splatać kilka okoliczności, które mogły przyczynić się do katastrofy samolotu. Na pewno bardzo złe warunki atmosferyczne, na pewno gęsta mgła, o której mówią świadkowie zdarzenia. Eksplozje, o których mówią także świadkowie, i fakt, że rządowy Tupolew rozpadł się na kawałki. Na miejscu tragedii, 2 kilometry od lotniska w Smoleńsku, jest nasz reporter Jarosław Olechowski. Jarku, witam cię. Czy masz jakieś najnowsze informacje? Witam. No może zacznijmy od tego, pokażmy naszym widzom miejsce katastrofy. Wrak samolotu leży około 200 metrów stąd, za tym zagajnikiem, za tymi drzewami. Tam jest taki pas, podejście do lotniska w Smoleńsku. Tutaj ruch nie jest duży, bo to lotnisko nie jest obsługiwane przez cywilne samoloty. Takie tylko specjalne transporty, specjalne samoloty mogą tutaj lądować. Ostatnie minuty lotu wyglądały mniej więcej tak. Samolot leciał przechylony na lewe skrzydło, bardzo nisko nad ziemią, tak opowiadają naoczni świadkowie katastrofy. Przechylony dosyć mocno, około pod kątem 45 stopni.
tym lewym skrzydłem zawaziło drzewa, potem wbił się nim w ziemię. Ja byłem tam jakiś czas temu, jeszcze pół godziny temu, można było podejść do miejsca katastrofy, bo ten kordon milicyjny, który Państwo widzicie za moimi plecami, nie był tak bardzo szczelny. Samolot skrzydłem wyrył głęboki rów w ziemi, następnie uderzył w grunt, zapalił się, wybuchł. Tak relacjonowali nam przebieg tej katastrofy naoczni świadkowie, kiedy tutaj dotarliśmy na miejsce z naszą kamerą. No, katastrofa to jest niewyobrażalna. Przecież na pokładzie oprócz prezydenta, pierwszej damy, był prezes Narodowego Banku Polskiego, szef sztabu generalnego. Więc naprawdę olbrzymie, no, głośne, duże nazwiska, bardzo ważne funkcje, które ci ludzie sprawowali, teraz pozostały bez szefów. Duży problem. Co mogło doprowadzić do tej katastrofy? 7 kwietnia tutaj do Katynia przyleciała rządowa delegacja z premierem Donaldem Tuskiem na czele. Ta delegacja nie przyleciała tu polewem, tym samolotem, który zazwyczaj jest wykorzystywany przez polski rząd do odbywania takich zagranicznych podróży, ale przyleciała innymi maszynami, użyczonymi przez wojsko transportowcami Kasami i Jakiem. Wtedy powodem tej zamiany, rezygnacji z lotu Tupolewem była awaria samolotu. Być może, to była ta sama maszyna, więc być może tym razem ta usterka wystąpiła ponownie. Na ocenienie przyczyn katastrofy musimy poczekać. Proponuję, posłuchajmy, co mówili nam świadkowie katastrofy i ratownicy, z którymi tutaj kilkanaście minut temu rozmawialiśmy. Miejmy nadzieję, że uda nam się wyemitować fragment tej rozmowy już za kilka chwil. Przypomnę, że na miejscu tragedii pracują doświadczeni prokuratorzy rosyjscy. Starają się wyjaśnić okoliczności tej tragedii. Będą je także wyjaśniać polscy prokuratorzy. Powołany został specjalny zespół przez ministra sprawiedliwości. O 17.30 na Wawelu msza żałobna w intencji ofiar tej katastrofy. Będzie ją sprawował ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. A przypomnę, że na liście osób, które miały lecieć tym samolotem, oprócz pary prezydenckiej, znajdują się także ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski, Jerzy Szmajdziński, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handlik, Andrzej Kremer, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Grzegorz Dolniak, Przemysław Gosiewski, Zbigniew Wasserman, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, biskup Tadeusz Płoski, a jak potwierdza Kancelaria Senatu, samolotem tym z Senatu lecieli na pewno senator Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu, senator Janina Fetlińska i senator Stanisław Zając. Kilka chwil temu rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Piotr Paszkowski potwierdził, że nikt z 88 osób, które leciały tym samolotem, nie przeżył. Wcześniej służby rosyjskie mówiły o 132 osobach. Teraz podawana jest liczba 88, przy czym cały czas rzecznik zastrzega, że trwa weryfikacja listy pasażerów tego samolotu i ustalenie, kto rzeczywiście był na pokładzie, kto konkretnie, kto dokładnie. Informujemy cały czas o tej tragedii, największej tragedii w historii Polski. Prezydent Lech Wałęsa mówił na naszej antenie, że to tragedia porównywalna z tragedią katyńską. Zginęła elita polskiej polityki. Adrian Klarenbach i jego gość. Piotr Paszkowski dał nam cień nadziei, mówiąc o tym, że 88 osób było na pokładzie. Powiedział, że agencje informacyjne wskazują na 3 osoby, które co prawda w stanie ciężkim, ale tę katastrofę przeżyły. Miejmy nadzieję, o co i apelował Piotr Paszkowski, o co my apelujemy, że może rzeczywiście udało się komuś tę katastrofę przeżyć. Słyszeliśmy, co miał do powiedzenia rzecznik naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przypomnijmy sobie, jak rosyjskie MSZ zaraz po samej katastrofie zajęło stanowisko w tej sprawie. 50 минут, но пропала связь. На 154. Самолет совершал рейс по маршруту Варшава-Смоленск. По нашей информации, на борту самолета находилось 80... Але там есть тумачение? По нашим данным, к сожалению, самолет польских влац. Никт с особ, которые были на покладе, не оцалал. На месту сон уж стражацы и экипы ратунковые. Понад 80 особ, понад 15 техников. Поставлено в стан готовости самолеты ратунковые Ил-76 с экипами ратунковыми. На месте выпадку змежа также министр до справ надзвичайних Сергій Шойгу. Також в готовності знаходяться 3 самоліти Іл-76 МЧС Росії.
Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Tyle stanowisko strony rosyjskiej, rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów jest Magda Gałczyńska. Magdo, ministrowie, premier jadą do Warszawy o godzinie 13:00 najprawdopodobniej. Rozpocznie się nadzwyczajne posiedzenie rządu. Od razu sprostuję, to są najnowsze informacje. To posiedzenie prawdopodobnie nie rozpocznie się przed godziną 14. Wiemy, że premier będzie jechał do Warszawy jeszcze co najmniej 2,5 godziny. Nie tylko ze względu na warunki atmosferyczne, ale po prostu dlatego, że ta podróż zajmuje aż tak wiele czasu. Tak więc prawdopodobnie to kryzysowe posiedzenie Rady Ministrów rozpocznie się przed godziną 14, być może nawet o 14. Ja mam wiadomość z ostatniej chwili, wiadomość otrzymaną z kancelarii premiera. Władimir Putin, premier Rosji, zadzwonił do Donalda Tuska. Są w tej chwili po bardzo długiej rozmowie. Nie wiem, co miałby oznaczać ten telefon. Trudno jest spekulować. Nie jest wykluczone, że faktycznie są jakieś nowe informacje. Nowe informacje, o których mówimy. Przypomnę, Piotr Paszkowski powiedział, rzecznik MSZ-u, że nie jest wykluczone, że 3 osoby mogły tę katastrofę przeżyć. Pytanie, co teraz jest? Jest wyjątkowo tragicznie spekulować, co będzie działo się dalej. Natomiast no, trzeba to powiedzieć. W tej chwili, w chwili kryzysowej, funkcję prezydenta obejmuje marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, a wybory prezydenckie czekają nas za 60 dni. To oczywiście informacje, które musimy znać i o których bardzo ciężko w takiej sytuacji mówić. Przed 14 premier będzie rozmawiał z ministrami. Wiemy już, że resort sprawiedliwości niezależnie od badań strony rosyjskiej będzie wyjaśniał przyczyny tej katastrofy. To, co wiemy na dziś, to wiemy tyle, że najprawdopodobniej samolot rządowy, samolot prezydencki zahaczył o drzewa, spadł na ziemię i zapalił się. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. My czekamy na wyniki tej akcji. Wiemy, że samolot zapalił się. W kraju jest w tej chwili wicepremier Waldemar Pawlak. Na razie nie wystąpił publicznie. Spodziewamy się tego wystąpienia. Być może wicepremier zgodzi się coś do nas powiedzieć. Czekamy tu przed kancelarią premiera. Na razie nikt z ministrów się nie pojawił. Przypomnę raz jeszcze, przed 14 kryzysowe posiedzenie Rady Ministrów. Prawdopodobnie po nim konferencja prasowa premiera. Co dalej? No, mamy sytuację na tyle niespotykaną, sytuację tragiczną, do jakiej nigdy nie doszło w historii Polski, że w zasadzie trudno spekulować, jakie będą kolejne kroki władzy. To, co wiemy na pewno, to to, że premier do nas przemówi, że powie, jakie są ustalenia tego kryzysowego posiedzenia Rady Ministrów, powie, jakie dalsze decyzje będą podejmowane. Jak na razie wiemy tyle, że doszło do niewyobrażalnej tragedii. Wiemy również tyle, że ministrowie i premier jadą na miejsce. Magda Gałczyńska sprzed Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję za te informacje. W takim razie prostujemy przed godziną 14, a nie o godzinie 13, jak wcześniej zapowiadano, nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Magda wspomniała o tym, że nigdy do takiej katastrofy nie doszło. Powinniśmy pójść jeszcze dalej i powiedzieć, że do takiej katastrofy nigdy nie powinno było dojść. W studiu Grzegorz Kwolek. Witaj, dzień dobry. Grzegorzu, leciałeś tym samolotem Tu-154. Leciałeś nim w czwartek do Pragi. To chyba był jeden z ostatnich lotów przed tym feralnym lotem tej maszyny. Premier Donald Tusk leciał wtedy na spotkanie liderów 11 państw Europy Środkowo-Wschodniej z Barackiem Obamą. Lot odbył się absolutnie normalnie. Wylecieliśmy wieczorem z Warszawy bez żadnego najmniejszego problemu. Planowo wylądowaliśmy w Pradze i wieczorem wracaliśmy z Pragi do Warszawy. Nie było mowy o żadnych problemach, jakiejkolwiek awarii, opóźnieniach w starcie ani w przebiegu lotu. Jest to maszyna mająca wiele lat i latałem ją... Około 30, tak. Ale ta maszyna była gruntownie wyremontowana w Rosji. Ona z Rosji wróciła. No pamiętajmy, że mamy dwie, tak? Jedna w tym momencie jest w remoncie właśnie w Rosji. Druga wróciła kilka miesięcy temu właśnie z tego remontu. I nawet widać to i z zewnątrz, i wewnątrz było widać w tej maszynie, że została odnowiona, odświeżona, przystosowana do kolejnych 5 lat latania. Idę krok jeszcze dalej. Ta maszyna teoretycznie miała mieć 5 lat gwarancji. No właśnie, tak. Ona miała jeszcze przez kolejnych 5 lat służyć. I tak jak mówię, w trakcie przebiegu tego ostatniego lotu do Pragi nie było jakichkolwiek śladów, żadnych problemów technicznych. Samolot wydawał się być całkowicie sprawny. Przyleciał absolutnie planowo, samolot przebiegał absolutnie bezbłędnie. Tylko pamiętajmy o tym, że wtedy w czwartek była piękna pogoda. Lecieliśmy w doskonałych warunkach, lądowaliśmy na dużym międzynarodowym porcie lotniczym w Pradze, nie na jednak improwizowanym malutkim lotnisku w Smoleńsku. W Smoleńsku spowitym jeszcze we mgle. Właśnie, pamiętajmy o tym. Tak jak słyszeliśmy być może wcześniej, mówili dziennikarze, tam być może nawet nie było instalacji do naprowadzania, bo takie samoloty w tych warunkach trudnych są naprowadzane cyfrowo, elektronicznie właśnie na pas wtedy do lądowania. System ILS. ILS, dokładnie. Tu tego systemu mogło nie być i być może to właśnie utrudniło pracę pilotom. To mogło być przyczyną, jedną z przyczyn
tej katastrofy. Na naszej antenie relacje bezpośrednie świadków tego zdarzenia. Nie mamy najmniejszej wątpliwości, że bezpośrednimi naocznymi świadkami tego wydarzenia, tej katastrofy byli i ambasador RP w Rosji, jak również gubernator obwodu smoleńskiego, tak? Tak, no generalnie procedura jest taka, taki jest protokół, że w momencie, kiedy głowa państwa czy jakiś ważny gość przybywa do danego kraju, do obcego kraju, wtedy wita go gubernator, wita go przedstawiciel władz lokalnych i wita go ambasador, który jest tam przedstawicielem Polski. I oni wspólnie zapewne oczekiwali albo w budynku lotniska, jeżeli taki budynek istnieje, albo nawet być może na pasie obaj mogli obserwować tą sytuację, tak. I przypuszczam, że obaj po prostu widzieli dokładnie, co się wydarzyło. Grzegorzu, sama liczba ofiar, mówimy, minister Paszkowski mówi o 88 ofiarach, strona rosyjska mówi o 132, skąd taka rozbieżność? To są moje przypuszczenia. Pamiętajmy o tym, to są przystosowane samoloty cywilne. 132, jak się nie mylę, to jest maksymalna pojemność cywilnego Tu-154M. Ale to jest samolot przystosowany. On ma z przodu część taką salonkę prezydencką, w której mieści się kilka osób. Potem jest też taka mini salonka dla ministrów, która też jest luźniej znacznie zabudowana, jeżeli chodzi o fotele. I potem jest tradycyjna część pasażerska. Więc ta pojemność samolotu się zmniejsza i ona jest właśnie około 90 osób. I myślę, że stąd to nieporozumienie. Przypuszczam, że Rosjanie, podając pierwszą cyfrę, po prostu brali pod uwagę, pierwszą liczbę brali pod uwagę maksymalną pojemność, ładowność takiego samolotu. Myślę, że kolejne przybliżenia już były oparte na liście uczestników tego lotu i ta liczba jest najprawdopodobniejsza, prawdziwsza. Pamiętajmy też, są generalnie te dwa samoloty, które latają. Jeden ma luźniejsze ustawienie foteli, dziennikarze mówili o tym, że to jest taka wersja prezydencka, drugi trochę ciaśniejsze, taka premierowska i to chyba ten drugi właśnie, ta wersja premierowska był ten samolot, w którym lecieli przedstawiciele Polski właśnie do Smoleńska. 88 osób ofiar katastrofy albo 132. Tej informacji jeszcze potwierdzonej nie ma. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustami swojego rzecznika apeluje o to, aby podając nazwiska zaznaczać, że jest to lista osób, które miały się znaleźć na pokładzie, co nie oznacza, że one tymi maszynami leciały. Pojawiają się również depesze. To są te rozbieżności, o których od samego rana mówimy. W dużej mierze, jeżeli nie powiedzieć w całości, to są w dalszym ciągu spekulacji. I tak strona rosyjska za RIA Nowosti na przykład, to jedna z agencji rosyjskich, przytacza rozmowę z ekspertem. Rozmówca agencji twierdzi, że prawdopodobną przyczyną tej katastrofy był błąd załogi w czasie manewru lądowania. To agencja RIA Nowosti. Wiemy też, że premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Putinem. Co było tematem tej rozmowy? Tego nie wiemy. Możemy przypuszczać, możemy spekulować, że tematyka rozmowy związana z katastrofą prezydenckiego samolotu. Wiemy, że strona rosyjska powołała specjalną komisję do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Wiemy, że tę komisję bezpośrednio powoływał prezydent. Wiemy też, że sam premier Putin też nie pośrednio, ale bezpośrednio będzie chciał poznać wyniki prac tej komisji. Ma się zaangażować w to, aby wszystkie wątpliwości zostały rozwiane, żeby ta sprawa została wyjaśniona. No teraz wszyscy czekamy na znalezienie czarnych skrzynek, prawda, które są poszukiwane i na pewno ich odnalezienie i odczytanie zapisów sporo wyjaśni. I żyjemy nadzieją, że jednak te trzy osoby w stanie ciężkim mogły przeżyć katastrofę. I oby tak było. W studiu Donata Halecka. Brak słów, proszę Państwa, żeby wyrazić rozmiar tej tragedii. Mamy listę nazwisk osób, które leciały tym samolotem. Na pokładzie był prezydent Lech Kaczyński. Była pani Maria Kaczyńska. Ryszard Kaczorowski.
Krzysztof Putra, Jerzy Szmajdziński, Krystyna Bochenek, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, Paweł Wypych, Mariusz Handzlik, Andrzej Kremer, Stanisław Komorowski, Tomasz Merta, Franciszek Gongor, Andrzej Przewoźnik, Maciej Płażyński, Mariusz Kazana, Leszek Deptuła, Grzegorz Dolniak, Grażyna Gęsicka, Przemysław Gosiewski, Sebastian Karpiniuk, Izabela Jaruga-Nowacka, Zbigniew Wasserman, Aleksandra Natalii Świat, Arkadiusz Rybicki, Jolanta Szymanek-Deresz, Wiesław Woda, Edward Wojtas, Janina Fetlińska, Stanisław Zając, Janusz Kochanowski, Sławomir Skrzypek, Janusz Kurtyka, Janusz Krupski, Joanna Gatka-Indecka, Jan Krzysztof Ardanowski, Roman Indrzejczyk, Barbara Mamińska, Izabela Tomaszewska, Katarzyna Doraczyńska, Dariusz Gwizdała, Jakub Opara, Stanisław Nałęcz-Komornicki, Zbigniew Dębski, Czesław Cywiński, ksiądz Ryszard Rumianek, Piotr Nurowski, Anna Walentynowicz, Janina Natusiewicz-Miller, Janusz Zakrzeński, Adam Kwiatkowski, Marcin Wierzchowski, Maciej Jakubik, Tadeusz Stachelski, Dariusz Jankowski, Marzena Pawlak, Wojciech Lubiński, Aleksander Fedorowicz, ksiądz generał Tadeusz Płoski, arcybiskup Miron Chodakowski, ksiądz pułkownik Adam Pilch, ksiądz pułkownik Jan Osiński, Edward Duchnowski, ksiądz prałat Józef Gostomski, ksiądz Józef Janiec, ksiądz Zdzisław Król, ksiądz Andrzej Kwaśnik, Tadeusz Lutoborski, Zenona Mamontowicz-Łojek, Stefan Melak, Stanisław Mikke, Bronisława Orawiec, Katarzyna Piskorska, Andrzej Sariusz-Skąpski, Wojciech Seweryn, Leszek Solski, Teresa Walewska-Przyjałkowska, Gabriela Zych, Ewa Bąkowska, Anna Borowska, Bartosz Borowski, Dariusz Malinowski, generał Bronisław Kwiatkowski, Andrzej Błasik, generał Tadeusz Buk, generał Włodzimierz Potasiński, generał Andrzej Karweta, generał Kazimierz Gilarski, Jarosław Lorczak, Paweł Janeczek, Dariusz Michałowski, Piotr Nosek, Jacek Surówka, Paweł Krajewski, Artur Francuz, Marek Uleryk.
Cóż, proszę Państwa, żyjemy, łudzimy się, żyjemy nadzieją, że może rzeczywiście komuś udało się tę katastrofę przeżyć, ocaleć z niej. Być może rzeczywiście na pokładzie nie było 88 osób, być może tych osób było mniej. Te listy, które Państwu przedstawiamy, to listy osób, właściwie listy nazwisk osób, które na pokładzie tej maszyny powinny były do Smoleńska i do samego Katynia na obchody rocznicowe lecieć. Być może wielu nazwisk nie ma na tej liście. Być może te osoby nie poleciały. Być może poleciały drugim samolotem. Być może. To wszystko być może. Maria Przełomiec, Jan Ordyński w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, kochani, witam. Większość nazwisk znamy z tej listy. Tak. Część z tych nazwisk to są moi przyjaciele, niektórzy jeszcze z podziemia. Więc to jest... Trudno cokolwiek powiedzieć. To jest ogromne zaskoczenie i chyba ogromna strata dla całej Polski. Znaczy, ja myślę, nawet nie na pewno, nie chyba, tylko na pewno. To jest coś niebywałego, jakby dopełnienie tej katyńskiej Golgoty. Bo to niewyobrażalne. No w Katyniu taka katastrofa. Ja w środę byłem w Katyniu. Kilka osób, które tu jest na liście, było wtedy w Katyniu. Myślę, że ta sama załoga, ten sam pilot, bo pewnie dlatego polecieli, nie wiem, polecieli pewnie dlatego, że znają to lotnisko. To jest polowe lotnisko wojskowe w zasadzie. Janku, za chwileczkę pozwól, że wrócimy do tego wątku. Przy telefonie były premier Tadeusz Mazowiecki. Witam, panie premierze. Witam. Panie premierze, pan też był na uroczystościach katyńskich. Tak. Czym pan się tam dostał? Samolotem lądowym. A wie pan, jakiej marki, to ja nie wiem. Ale to nie jest dzisiaj ważne, bo polecieliśmy i wróciliśmy. Dzisiaj ważne jest, że ci, którzy polecieli, nie wrócili. To jest straszna tragedia, straszna katastrofa. Katastrofa dla tych wszystkich ludzi, poczynając od głowy państwa, prezydenta, jego żony. Po wszystkie osobistości, które tam były, aż po stewardesy, lotników. Straszny żal. Panie premierze, pan większość tych osób znał. Tak, znam. Z bardzo wielu z nimi się różniłem, jak dobrze wiadomo, ale to nie zmienia poczucia żalu i smutku z powodu tego, co się stało. No, ubyło bardzo wielu ważnych ludzi z polskiej polityki. Nie czas dziś, nie moment, żeby ich oceniać, ale no, stała się rzecz bardzo dramatyczna dla wszystkich, dla ich przyjaciół, dla brata prezydenta Jarosława Kaczyńskiego, dla wszystkich stała się już bardzo trudna i istotne jest, jak my jako naród tą katastrofę przeżyjemy, jak przeżyje polska klasa polityczna, w jakiej dojrzałości. Bo oczywiście nie chcę wprowadzać fałszywych tonów, że teraz będzie się mówić, jak się wszyscy kochali. Tak nie było. Ale strata jest całego kraju, całego narodu i ogromna strata ludzka. Panie premierze, pan używa określenia, jak przeżyjemy. Ja w takim razie pytam, jak przeżyć tę katastrofę? Ach, wie pan, każdą katastrofę trudno jest przeżyć, każdą śmierć trudno jest przeżyć. Trzeba się modlić, trzeba się zadumać. Każdego może spotkać nagła śmierć. A państwo musi funkcjonować, musi pokazać swoją zdolność do funkcjonowania w takiej sytuacji. No i
stopniowo muszą wszystkie przewidziane przecież przez konstytucję czynności zostać dokonane. A na innych szczeblach, tak jak zginął też szef sztabu generalnego, na innych miejscach w inny sposób muszą te miejsca zostać obsadzone. Mając na myśli, jak przeżyjemy, mam to na myśli przede wszystkim, że jest taka potrzebna powaga na dłużej i zrozumienie, że ta częsta małość spraw życia publicznego musi być odsunięta na bok. Bardzo dziękuję, panie premierze. Tadeusz Mazowiecki. Ta małość, o której mówił premier. No właśnie, być może gdyby prezydent leciał razem z premierem 7, nie doszłoby do tej tragedii. Ale mi się wydaje, że w tej chwili najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest takie gdybanie, co by było, gdyby było. To się stało. Wizja polityki wschodniej Lecha Kaczyńskiego była mi, muszę powiedzieć, szczególnie bliska. To była wizja zbliżona do wizji Józefa Piłsudskiego. Wizja, z której czasami niektórzy się śmieli, prometejska, czyli Polska popierająca prozachodnie dążenia, prodemokratyczne dążenia państw Europy Wschodniej, nawet kosztem czasami nie najlepszych stosunków z Rosją. I mam nadzieję, że ta wizja będzie teraz kontynuowana. A jeżeli chodzi o Rosję, może tak nie a propos, ale muszę powiedzieć, że ja dzisiaj miałam z Moskwy 5 telefonów od osób, które występowały w Studiu Wschód, od osób, z którymi się stykałam, od Rosjan, rosyjskich ekspertów, polityków, którzy po pierwsze pytali, czy jestem, czy żyję, a po drugie składali mi kondolencje. I mi się wydaje, że to też jest ważne. Ale to jest dramatyczne takie, kiedy się słyszy o tym i kiedy się... Ja przyznam się, też wykonałem telefon do swojego kolegi, pytając się, czy żyje, czy leciał tym samolotem. Ja też odebrałem telefony, bo ludzie wiedzieli, że lecę do dziadka, do Katynia. Mówiłem tam kilku przyjaciołom, nie mówiłem kiedy. Ale ja wczoraj jeszcze do Andrzeja Przewoźnika, dzięki któremu poleciałem tam. No i profesor Rotfeld mi też pomógł, ale to Andrzej Przewoźnik. Wysłałem maila, że dziękuję, panie ministrze, za to, że mogłem tam polecieć. To w ogóle... Ja wczoraj z Andrzejem rozmawiałam. Jak czytam te listy, to po prostu naprawdę ludzie to... Andrzej kończył książkę o Katyniu. Mam nadzieję, że ta książka wyjdzie. Tutaj kilka dni temu był i mówił właśnie o tej książce. Mnie opowiadał, powiedział, że to jest, będzie chyba najbardziej pełna praca o Katyniu. Umawialiśmy się na opijanie potem człowiek, tej książki. To jest człowiek, dzięki któremu 20 lat właściwą rangę przywrócono takim sprawom też. Jeden z tych ludzi, którym po cichu robili mnóstwo i dzięki którym przywrócono właściwą rangę tym sprawom, o których dzisiaj, o Katyniu. No to są... Andrzej, Tomek Merta, wiceminister kultury, który się... Przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Tomek Merta, wiceminister kultury, który bardzo dbał i zajmował się polskimi zabytkami na wschodzie. On prawie nie istniał w mediach. Ja za chwileczkę powrócimy do naszej rozmowy. Ja jadąc tutaj do pracy, słuchałem w Radiu Tok FM stwierdzenia. Ono w zasadzie proste, ale bardzo głębokie. Zbrodnia katyńska zbiera dalej swoje żniwo. No tak, ja właśnie jedną rzecz pomyślałem tak sobie, że na koniec, w 70-lecie, no co się mogło jeszcze gorszego stać? Ludzie, na miłość boską, no nic więcej się... Janku, przepraszam, przy telefonie były marszałek Senatu, Longin Pastusiak. Witam, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co czuje się w takiej chwili? Co pan czuje? No, ogromny żal, ból, zaniepokojenie konsekwencjami tej wielkiej tragedii. To są i oczywiście myślę o politycznych konsekwencjach, jako i politolog, jako człowiek, który zaangażowany jest w życie polityczne, o konsekwencjach politycznych tej wielkiej tragedii. Ale mam nadzieję, że to nieszczęście, które nas wszystkich spotkało, będzie również wykorzystane dla pewnego pojednania politycznego między stronnictwami politycznymi w Polsce, że ta tragedia nas jakoś zbliży i zmusi do myślenia o kulturze politycznej, o sposobie rozwiązywania problemów, które trapią społeczeństwo polskie dziś, a nie tylko o walce wyborczej i wzajemnych pretensjach do siebie. Panie marszałku, bardzo życiowo pan podszedł do tej katastrofy. Czy w takim razie, nie wiem, czy jest wielkim nietaktem, jeżeli mówimy już o polityce? Zastanawiam się, czy można w tym momencie, w tym wypadku, ja mam pełną świadomość tego, że na pokładzie najprawdopodobniej byli przedstawiciele różnych ugrupowań politycznych.
Czy można mówić o polityce, czy jednak bardziej skupić się na osobach, które najprawdopodobniej jednak odeszły? Czy można już mówić o tym nowym układzie politycznym, o nowej jakości politycznej? No przede wszystkim jest to oczywiście tragedia ludzka, bo to jest strata nie wiadomo jeszcze ilu, ale z tego wynika, że około stu kilkudziesięciu osób. Jest to wielka liczba ofiar, nie mówiąc już o tym, że zginęli ludzie z, można powiedzieć, z elity politycznej, łącznie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. To jest nasza wspólna strata, wspólna tragedia, ale poeta mówił, że z żywymi trzeba iść dalej, prawda? Więc musimy myśleć również i konsekwencjach, o skutkach tego dla życia politycznego, a mam nadzieję, że wyciągniemy konstruktywne wnioski z tego wielkiego nieszczęścia, jakie dziś nas wszystkich Polaków spotkało. Ja też łudzę się, że nikt na tych zgliszczach jeszcze tańczyć nie będzie. Halo? Były marszałek Senatu Longin Pastuszak. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za tę rozmowę. Patrzymy na tę listę z nazwiskami z niedowierzaniem, ale proszę państwa, ja to podkreślam, podkreślać będziemy. To nie jest lista ostateczna. Jest nadzieja, jest szansa, że może ktoś na ten pokład tego samolotu, tej feralnej maszyny nie wsiadł. 88 osób, 89 osób, to już jest jedna osoba, która mogła się uratować, mogła przeżyć. I trzy osoby, o których mówią agencje, Piotr Paszkowski o tym mówił, że nie mogły przeżyć tego. Tę katastrofę. Może będą do nas docierały jakieś lepsze informacje, no. Być może. Nawiązując do tego, co mówił Longin Pastusiak, ja dzisiaj to naprawdę uważam, że powinniśmy się przede wszystkim skoncentrować na tym, na tych, którzy zginęli. To niech polityka odejdzie dzisiaj w ogóle na daleki plan. Bo to nie jest... zgadzam się. Ja uważam, że to powinna być swego rodzaju lekcja dla wszystkich polityków. Jak głupie i niepoważne są często spory, które się wiedzie wewnątrz Polski, na polskiej scenie politycznej. Naprawdę, żeby mieć przed oczyma to, co jest najważniejsze. W takiej chwili zaczyna być właściwa gradacja ważności. No, i mnie się wydaje, że polscy politycy powinni wyciągnąć wniosek z tego właśnie, także z tej ogromnej tragedii. Mario, ale to tak się nie da. Ja mam pełną świadomość tego, boję się tak, żeby nie zagalopować się, żeby nie powiedzieć o jedno słowo za dużo. Ważę każdy wyraz, każde słowo, które chcę wypowiedzieć. Nie projektować już przyszłości. Ale z drugiej strony, no, Janek, ale nie da się nie projektować przyszłości. Wiemy o tym, że dziś już zmiany na naszej scenie politycznej nastąpią. Mamy w świadomości przepisy, zapisy Konstytucji. Wiemy, że dziś obowiązki prezydenta zacznie pełnić marszałek Sejmu. Wiemy też, że o godzinie 14 najprawdopodobniej odbędzie się posiedzenie rządu, specjalne posiedzenie rządu. Ministrowie porozjeżdżali się po całym kraju, dziś zjeżdżają się ponownie do Warszawy. Życie toczy się dalej i to jest chyba... Ja bym chciała, żeby marszałek Komorowski, który pochodzi naprawdę z dobrej rodziny, starej, dobrej, litewskiej rodziny, w tej chwili wzniósł się ponad wszelkie polityczne spory i stał się głową państwa. Na ten czas, kiedy przyjdzie mu sprawować tą funkcję, stał się apolityczną głową państwa. I to by był najwspanialszy hołd dla tych wszystkich, którzy zginęli. W ogóle myślę, że wszyscy się zachowają, nawet jestem przekonany, że wszyscy się zachowają odpowiednio. Polacy potrafią się w takich chwilach rzeczywiście znaleźć na właściwym miejscu. I tu ja nie mam żadnych wątpliwości, a to, o czym mówiłem, to myślę, że dzisiejszy dzień przede wszystkim powinien być dniem oddania hołdu tym ludziom, którzy tam zginęli. Dlatego, jak mówię, ten jeden dzień, choćby dzisiaj, powinien być wolny od rozważań politycznych. Powinniśmy przede wszystkim poświęcić, tak jest moje zdanie, powinniśmy przede wszystkim pochylić się nad tymi, którzy zginęli. Tu nie ma znaczenia, kto skąd pochodził, z jakiej partii, z jakiej rodziny, skąd przyjechał. Tu już po prostu wszystko straciło znaczenie z takich kwantyfikacji.
o 12. Bo ja odczytując tę listę też nie chciałam przynależności że właśnie tak partyjnej różne... odczytywać, bo to w obliczu śmierci jest już ale to jest symboliczne, absolutnie nieważne. Ale wiesz, Marysiu, mówiłaś o tych wnioskach. Ja myślę, że wyciągnąć wnioski można było znacznie wcześniej i ta cena jest zbyt wysoka na wyciąganie do tej wniosków. Tragedii nie powinno było dojść i to będziemy nigdy podkreślać. Ja myślę, że znaczy tak, jeśli chodzi o techniczne aspekty tej tragedii, no to jest komisja rosyjska powołana pod przewodnictwem premiera Putina, ile ja w radio, jak tu jechałem, słyszałem, prezydent Miedwiediew powołał. Będzie nasza komisja, będą śledztwa wszystkie, sprawa będzie na pewno wyjaśniona. No, tu nie ma żadnych powodów nikt do tego, żeby sprawy nie wyjaśnić. Jak u agencji RIA Nowosti, cytowana przeze mnie przed kilkoma minutami, mówi już wprost, to wina załogi. Tego nie można wykluczyć, no to wszystko jest możliwe. No, jeżeli byłam, to jest, ja podobno pilot robił drugie okrążenie, tam, ponieważ była mgła i podczas tego drugiego okrążenia zahaczył o drzewo. Jak Janek powiedział, to jest rzeczywiście lotnisko polowe. To jest, tam nie są łatwe warunki. Ale tam nie powinna w takim razie siadać maszyna z głową państwa. Znaczy, ja mogę tak powiedzieć, jeżeli była tam mgła, to nie jest lotnisko, które codziennie przyjmuje samoloty, które ma standardowe systemy kontroli lotów zainstalowane. Tam stoi kilka starych samolotów. Myśmy przylecieli w środę w fantastycznej pogodzie. Najpierw myśmy lądowali, potem premier Putin. To każdy lotnik potrafi. Natomiast dzisiaj na tym lotnisku, znaczy myślę, że leciał ten sam pilot, który zna to lotnisko. No tak powinno raczej być, bo wtedy łatwiej mu się poruszać. Ale tam naprawdę we mgle, to ja sobie nie wyobrażam lądowania we mgle i ale wydaje się też, że pilot nie podjąłby takiej decyzji, gdyby nie widział płyty lotniska. To jest nieprawdopodobne, ryzyka, żeby pilot zdecydował się lądować, najbardziej nie widząc ludzie te płyty. Samoloty prowadzą, to tu nie ma... Tu naprawdę się coś musiało takiego stać, co poza kontrolą ludzką się stało. No, umówmy się, że te samoloty, którymi lata nasz rząd, to jest rzeczywiście już jeden skandal. Mówi się od lat o tym, że je trzeba zmienić i wszystkie kolejne rządy bardzo się bały tego, bo to niepopularna decyzja. No tak, Marysiu, ale masz Kazę, najnowocześniejszy samolot i też podobna prawie sytuacja, zawadzenie. Najnowocześniejszy samolot, który ma wszystkie systemy, które potrzeba. No tak, samolot ma, ale niekoniecznie już lotnisko przyjmujące te samoloty, w związku z czym... Tu lecą najlepsi piloci. Na pewno w Smoleńsku nie było... Taki był, jaki był, no. Na pewno nie było w Smoleńsku systemu naprowadzania ILS. To jest więcej niż pewne. Ja się pytam, ponawiam swoje pytanie. Ty wspomniałeś o tym, że na tym lotnisku siadała też maszyna z premierem Putinem. Na tym samym lotnisku siadała... Ale była fantastyczna pogoda. Siadała maszyna z premierem Tuskiem. Czy to jest normalne, że głowy państwa lądują na jakimś takim lotnisku, które jest zrobione gdzieś, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, tak nie wiadomo było, po co. Wałęsa lądował, nie, to w Smole. Ja tam w 89 roku pierwszy raz mniejszym samolotem lądowałem. Potem było wiele przecież wizyt, tak, no, rozmaitych. Tak, i wszyscy premierzy lądowali po kolei, ministrowie. Mówię, przy takiej pogodzie, która była w środę, no to nie jest żadną sztuką dla mnie było wylądować, bo to nie tacy piloci sobie dawali rady. Dzisiaj, jak popatrzyłem na te warunki, które pokazywano, jakie były, no to rzeczywiście były to pewnie ekstremalnie trudne warunki do wylądowania. No. Tym bardziej pilot nie podjąłby trudu lądowania, gdyby wiedział, że to lądowanie może się nie udać. Tak, to nie są wybitni piloci. To nie mogło się wydarzyć, tak, że pilot ryzykował. I na pewno z tyloma osobami i z takimi osobami na pokładzie w ogóle pilot nigdy nie ryzykuje, a zwłaszcza w tej sytuacji. Powinienem zadać sobie to pytanie, które każdy z nas sobie zadaje, a odpowiedzi albo unikamy, albo celowo nikt z nas o tym nie mówi? Ja nie chcę nic spekulować, to są w ogóle za wcześnie, my na to wszystko mamy za mało danych i każde słowo, które pójdzie tutaj w eter, pójdzie w świat, jest może być o jednym słowem za dużo, słowem krzywdzącym. Może nie trzeba było lądować, no nie wiem, ale to ja nie chcę o tym mówić, będą prawie, że dzisiaj pewnie będzie wiadomo, czy jakie informacje dostawał pilot z wieży kontrolnej, jakie polecenia dostawał. Dzwon Zygmunt.
Proszę Państwa, dzwon Zygmunta odezwał się w najważniejszym momencie dla życia Polaków. W studiu doskonale Państwo znani goście. Przenosimy się na przed Pałac Prezydencki. W tej chwili da się odtworzyć? Nie da się to odtworzyć. Tutaj wszystkie służby, które są odpowiedzialne za to, są służby Ministerstwa Obrony Narodowej, które kontrolowały ten lot i jedynie oni są w tej chwili. Nie można przesądzać, nie chcę spekulować. Poczekajmy na komunikat oficjalny, komunikat techniczny na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy jacyś Polacy, nie wiem, jakaś polska policja zostanie tam wysłana, bo szybko trzeba działać, żeby... Jesteśmy w kontakcie z ministrem arabskim i on próbuje zorganizować natychmiast lot do Smoleńska. Problem jest tylko taki, iż lotnisko smoleńskie jest poważnie zniszczone w tej chwili
i jest poszukiwana jakaś odrębna droga okrężna, gdzie można by się tam było dostać. To na razie są tylko Rosjanie, tak? Tak, tak. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Czyli rozumiem, że mamy oficjalne potwierdzenie, Lech Kaczyński nie żyje, prezydentem jest Bronisław Komorowski? Nie mamy takiego potwierdzenia jeszcze. Nie mamy takiego potwierdzenia. Czekamy na takie potwierdzenie ze strony władz rosyjskich, które kontrolują lotnisko. Dziękuję bardzo. Teraz możemy się ustawić. Wiceszef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Witold Waszczykowski. Krótki briefing prasowy. Z tego, co się dowiedzieliśmy, to na miejscu tragedii, na miejscu katastrofy są tylko Rosjanie. Jest szukana droga okrężna, którą można byłoby dotrzeć. Ekipy, być może polskie ratownicze, ratunkowe pojawiłyby się na miejscu. Coś, co jest bardzo sugestywnego, coś, co niewątpliwie działa na psychikę. Jedno zdanie wypowiedziane dziś przez naszego reportera na naszej antenie, że te wieńce, które miały zostać złożone pod pomnikiem upamiętniającym ofiary stalinizmu, totalitaryzmu, dziś zostaną złożone w zupełnie innym miejscu. Arcybiskup Necz. Można sobie to tylko wyobrazić, co się dzieje w tej chwili. W tych domach i wszelkie słowa współczucia są małe, którymi moglibyśmy objąć te rodziny i tych wszystkich, którzy z powodu tej katastrofy ucierpieli. Myślę, że jest to, jestem pewny, że jest to także wydarzenie tragiczne w dziejach naszego państwa. Można powiedzieć, na służbie społecznej, bo przecież jechali na uroczystości tak ważne dla Polski, na służbie społecznej zginął kwiat naszego życia społecznego, politycznego, kultury, rodzin związanych z Katyniem. A więc te wszystkie wymiary trudno ogarnąć. Jestem przekonany, że jest to także, czy nie jest to ten czas, kiedy można stawiać pytanie dlaczego. Bo te pytania w tym momencie postawione mogłyby nas podzielić. Z tym trzeba po prostu poczekać, dlaczego tak się stało. I to jest to pytanie, które także bardzo trudno stawiać Panu Bogu. Wielka, niepojęta tajemnica Bożej opatrzności, ale również wołania o miłosierdzie Boga dla tych, którzy zginęli, dla ich rodzin, zmiłowanie boskie nad tym wszystkim. Pewnie są takie pytania, do nich należy to pytanie dlaczego, które trudno stawiać w takich momentach, nawet Panu Bogu. Ludzie, którzy przychodzili do Chrystusa, kiedy mieli swoje wielkie problemy, szli do Niego i opowiadali Mu o tym i dzielili się z Jezusem tymi problemami. Jezus ich pocieszał, czasem uzdrawiał, czasem pomagał, czasem leczył i choroby, i cierpienia. I to jest to, co powinniśmy zrobić teraz. I właściwie to jest to najważniejsze, dlaczego Was dzisiaj tutaj poprosiłem. Żebyście powiedzieli Warszawie, żebyście powiedzieli Polsce, żebyście powiedzieli wszystkim, że chcemy razem pójść do Jezusa z tymi sprawami, z tą sprawą, która się zdarzyła w Polsce. Chcemy pójść na modlitwę i chcemy pójść na mszę świętą, odprawianą zarówno za tych, którzy zginęli, jak i za ich rodziny, ich bliskich. Ale mszę świętą prawdziwie odprawianą za naszą ojczyznę. Także z tą taką naprawdę szczerą intencją, żeby to zło, które się wydarzyło, żeby to cierpienie rodzin, żeby to całe zdarzenie nas po prostu zjednoczyło. Żebyśmy byli razem w tym, co się stało i przy tym, co się stało. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam dzisiaj na mszę świętą do katedry polowej. Zginął także biskup polowy na godzinę 18. Zapraszam do archikatedry warszawskiej dzisiaj na godzinę 19. Wszystkich zapraszam. Nawet jeżeli się nie zmieścimy, będzie nagłośniona ulica Świętojeńska. I zapraszam jutro, w Niedzielę Miłosierdzia. 5 lat temu żegnaliśmy papieża w tę niedzielę. Zapraszam na mszę świętą na Kole.
Tam jest taka figura Jezusa Miłosiernego. Od paru lat odprawiamy tam mszę świętą. Nazywamy to miejsce takimi małymi łagiewnikami. I tę mszę świętą na jutro zaplanowaną odprawiać będziemy w intencji ofiar tej tragedii, o Boże miłosierdzie dla nich, w intencji rodzin, o Boże zmiłowanie i pomoc tym, którzy przeżyli stratę najbliższych, ale równocześnie będziemy się modlić w tej mszy świętej razem z arcybiskupem Hozerem z Pragi za całą naszą ojczyznę. Bo to jest wydarzenie o bardzo wielkich konsekwencjach. Trzeba, żeby modlitwa ogarniała wszystkich. I modlitwa ogarniała także naszą Polskę kochaną. A więc dziś o 19 w archikatedrze, godzinę wcześniej w katedrze polowej na ulicy Długiej, a jutro o godzinie 15 zgromadźmy się wszyscy warszawiacy na tę modlitwę pod figurą Miłosierdzia Bożego na warszawskim kole, aby się modlić w tych intencjach i w tym wszystkim, co się wydarzyło. Bądźmy solidarni. Nie wiem, czy są porównywalne wydarzenia, katastrofy w takiej skali, takim wymiarze, jak to się wydarzyło dzisiaj. I właściwie żadne słowo. Poza tym, że pójdziemy z tym do Jezusa i będziemy Go prosić, żeby nam pokazał jakby analogię i związek tego, co się stało z tym, co się stało z Nim na krzyżu Wielki Piątek. Także stawiali apostołowie pytanie, nie przyjdzie to na Ciebie? Dlaczego? Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna. I jeżeli jest prawdziwa pociecha w tym wszystkim, a jest w Bogu pociecha, to to, że po Wielkim Piątku przyszedł poranek wielkanocny. Że Chrystus zmartwychwstał. I prawdziwe słowa pociechy dla tych, którzy stracili najbliższe, dla nas wszystkich poniekąd, jesteśmy dziećmi tej ojczyzny, są w Chrystusowym ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu. I tę modlitwę do Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego chcielibyśmy zapewnić i chcielibyśmy obiecać wszystkim, których ta sprawa tak mocno dotknęła. Jeszcze raz wam mówię, Bóg zapłać. Dziękuję. Metropolita warszawski, arcybiskup Kazimierz Nycz do narodu. Zapowiedź mszy na bożeństw, które w intencji tych, którzy zginęli, będą się odbywały. O 17.30 na naszej antenie transmisja nabożeństwa mszy żałobnej. Udziałem prymasa. Arcybiskup Kazimierz Nycz nie ma wątpliwości. Wśród ofiar był biskup polowy. Był biskup polowy prawosławny, był ksiądz pułkownik Adam Pilch z kościoła ewangelicko-luterańskiego, ksiądz pułkownik Jan Osiński, generał Tadeusz Buk, ten słynny ratownik w Katowicach, generał Straży Pożarnej, dowódca garnizonu stołecznego, generał Kazimierz Gilarski. Jak się tak czyta, Andrzej Seweryn, nie, no, Anna Walentynowicz. Połączmy się z naszym z korespondentem Polskiego Radia, Włodzimierzem Pacem. Jakie są ostatnie informacje na temat naszej tragedii w Moskwie? Witam. W Rosji wciąż nie ma danych takich oficjalnych odnośnie tego, ile dokładnie osób znajdowało się w prezydenckim samolocie. Przed chwilą Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych poinformowało, że 96, natomiast wcześniej Władimir Markin, oficjalny przedstawiciel Komitetu Śledczego Prokuratury Rosji, powiedział, że na pokładzie samolotu znajdowały się 132 osoby. Markin powiedział, że prowadzone jest obecnie takie wstępne śledztwo mające wyjaśnić przyczyny katastrofy i trwa ustalanie listy ofiar. Rosyjskie media wszystkie zwracają uwagę, że samolot lądował w złych warunkach, czy próbował lądować w złych warunkach atmosferycznych przy gęstej mgle. Pojawiły się też właśnie informacje, że pilotom proponowano lądowanie w Mińsku na Białorusi lub w Moskwie, ale oni samodzielnie podjęli decyzję o lądowaniu w Smoleńsku. Pojawiły się też informacje, że również białoruskie służby lotnicze uprzedzały pilotów w trakcie ich lotu samolotu nad Białorusią o złych warunkach pogodowych na lotnisku w Smoleńsku.
Myślę, że to wszystko wyjaśni śledztwo. Już wiadomo, że będzie je kontrolować Prokuratura Generalna Rosji. Na polecenie prezydenta Dmitrija Miedwiediewa utworzona została komisja rządowa, na której czele stanie najwyższy przedstawiciel państwa rosyjskiego po prezydencie, więc premier Władimir Putin. Komisja zajmie się wyjaśnianiem przyczyn katastrofy i na miejsce katastrofy na polecenie premiera Putina wyleciał rosyjski minister do spraw nadzwyczajnych Siergiej Szojgu. Śledztwo wciąż już jest prowadzone, na miejscu są już przedstawiciele rosyjskiej prokuratury. Włodzimierz Pac, bardzo dziękujemy Ci za te informacje. Na bieżąco będziemy śledzić to, co dzieje się w Smoleńsku. Na bieżąco również śledzimy depesze agencyjne. I tak Skandynawia, pierwsze reakcje na katastrofę. Skandynawskie media na pierwszych miejscach w swoich wiadomościach podają informacje o śmierci prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego. I równocześnie opierając się na różnych źródłach, podobnie zresztą jak i nasz reporter Włodzimierz Pac, ta liczba ofiar katastrofy od 80 do 132. Tego jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że w związku z tragiczną katastrofą samolotu poodwoływano szereg imprez. Dzisiejsze i jutrzejsze spotkania odwołały m.in. piłkarska ekstraklasa, Polska Liga Koszykówki, Polska Liga Koszykówki Kobiet oraz Centernet Mobile Speedway Ekstraklasa. Nie odbędą się też mecze ligowe siatkarzy i siatkarek, a także piłkarzy i piłkarek ręcznych oraz futbolistów amerykańskich. Polski Związek Piłki Nożnej zawiesił rozgrywanie meczów ligowych, także spotkania Pucharu Świata. Pomimo wcześniejszych decyzji o rozegraniu zgodnie z harmonogramem Final Four Siatkarskiej Ligi Mistrzów w Łodzi, Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował o przełożeniu tej imprezy. Odwoływane są imprezy artystyczne, odwoływane są imprezy kulturalne. Luteranie na przykład w związku z katastrofą samolotu, na wieść o katastrofie samolotu przerwali obrady swojego synodu w czasie przerwy. Zmówiono litanię żałobną. To wszystko dzieje się już w kraju, to wszystko na wieść o tym, co stało się dziś w Smoleńsku. W Smoleńsku na przyjazd prezydenta czekali dziennikarze. Joanna Lichocka jest w Smoleńsku i kilka minut temu rozmawiała z Andrzejem Derą i Beatą Kępą. Posłuchajmy. Kwiat polskiej inteligencji, II Rzeczpospolitej. I mieliśmy się przeżywać 70. rocznicę tej strasznej zbrodni z prezydentem, z ludźmi, którzy pełnią ważne funkcje państwowe. Niestety okazało się, że kolejne elity, tym razem III Rzeczpospolitej, zginęły. Cisną się pytania, dlaczego? Dzisiaj nie odpowiemy na to pytanie. To, co najlepszego mogliśmy zrobić, to się pomodlić. Ale do tych pytań będziemy musieli wrócić. Tak jak wracamy do pytań sprzed 70 lat, dlaczego? Tak samo tutaj będziemy musieli sobie jako naród odpowiedzieć, dlaczego ci ludzie zginęli, dlaczego ci ludzie nie dolecieli, dlaczego nie ma z nami prezydenta, dlaczego nie ma naszych koleżanek, kolegów, posłów, dlaczego nie ma ludzi, którzy pełnią ważne funkcje państwowe, szefa sztabu generalnego, biskupów, no ludzi, którzy też chcieli być z nami, a niestety ich dzisiaj zabrakło. To niewypowiedziana tragedia dla nas jako całego narodu. Tak, to niepowiedziana tragedia dla całego narodu. Dzisiaj jechaliśmy tutaj całą noc, praktycznie z taką pielgrzymką narodową, z harcerzami, z rodzinami katyńskimi, my posłowie, senatorowie. I nie przypuszczaliśmy nawet, że jedziemy na aż tak żałobną mszę. Wiedzieliśmy, że będziemy modlić się za duszę i rozmawialiśmy jeszcze chwilę przed przyjazdem tutaj. Byliśmy na dworcu, gdzie przetransportowano naszych oficerów. Rozmawialiśmy, modliliśmy się. Już wtedy prawdopodobnie mogło dojść do tragedii. Pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, nasza szefowa klubu, małżonka pana prezydenta, nasza szefowa klubu, nasza pani wiceprezes Ola Natalia Świat. Po prostu nie potrafimy wymieniać. Nie potrafimy. Chyba długo nie otrząśniemy się. Ambasador Polskiej Federacji Rosyjskiej, pan Jerzy Bar, mówił, że to jest też taki moment, takie tragedie jakoś nas konstytuują, jakoś mogą nas zjednoczyć. Czy możemy wyjść z tego wzmocnieni? Tak, to nie wiem, czy możemy wyjść wzmocnieni. My nie rozpatrujemy dzisiaj tego w tych kategoriach. Dzisiaj raczej rozpacz, żal, modlitwa w tym szczególnym miejscu. Dokładnie. Wczoraj jeszcze rozmowa z panem ministrem Wassermanem. Pani minister, niech pani jedzie, ja będę na komisji, ja przylecę samolotem. Ja te wszystkie słowa. To są nasi koledzy, nasze koleżanki, z którymi wczoraj jeszcze rozmawialiśmy rano.
wjeżdżali pociągiem wcześnie rano, w piątek. Myśmy z nimi jeszcze rozmawiali. Dzisiaj nie chcemy wierzyć, że się z nimi już nie spotkamy. Tam w tym samolocie byli nie tylko przedstawiciele PiS-u, nie tylko przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Wszystkich klubów i w tej sytuacji widzieliśmy te kartki na tych pustych miejscach, gdzie mieli siedzieć razem z nami pan prezydent i przedstawiciele całego parlamentu. Wszyscy ci, którzy chcieli przylecieć tym samolotem, no, niedowierzanie, że dlaczego ich nie ma. Pytanie, te sprzeczne informacje, że jednak to jest, że może ktoś przeżył, że może tak źle nie jest. No i kolejne informacje, które potwierdzają, że wszyscy zginęli, że nikt nie przeżył. Wielka rozpacz, wielka tragedia. Tragedia, która będzie miała jednak też duże skutki na przyszłość, bo proszę zwrócić uwagę, w jednej chwili ginie wiele osób, które pełniły najważniejsze funkcje w państwie. To się nie da w jeden dzień, w jeden miesiąc, w jeden rok tego nadgonić. To jest coś, czego nikt z nas ani nie przypuszczał, nikt z nas nie wyobrażał sobie, że może tych ludzi zabraknąć w jednej chwili, bo to jest ta tragedia, takie pytanie, dlaczego w jednej chwili tyle osób ginie. Wielka tragedia narodowa. Nie wiem, ile trzeba nam będzie wiary, żeby się z tego otrząsnąć. Czyli państwo teraz się udają, bo uroczystości miały być wyglądać zupełnie inaczej. Miało to zupełnie inaczej wyglądać. W tej chwili chcemy jak najszybciej wrócić do Polski. Mamy już takie uzgodnienie, że zaraz po wyjściu z cmentarza jedziemy do Smoleńska, wsiadamy w pociąg i wracamy do Polski. Nic innego nie możemy w tej chwili zrobić, tylko jak najszybciej wrócić do Polski. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Bardzo emocjonalna rozmowa i trudno się dziwić. Ja chciałam tylko jeszcze do naszych publicystów i arcybiskup Nycz i rozmówcy przed chwilą Joanny Lichockiej mówią jedno. Nie stawiajmy dziś pytania dlaczego. To nie jest odpowiedni moment. Arcybiskup Nycz mówił, bo to pytanie mogłoby dziś nas podzielić. Wy się z tym zgadzacie, prawda? Tak, czekajmy na coś, czekajmy na czarne skrzynki, czekajmy na rozmowy z wieżą. Spekulowanie w tej chwili jest chyba najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Bóg dopuścił na nas, na naród, na państwo niezwykłą tragedię, powiedział arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Ja myślę, ciśnie się takie porównanie, przed chwilą Marii powiedziałem, drugi Gibraltar. I to jeszcze w takim miejscu. Znaczy, mam nadzieję, że nie, wziąwszy pod uwagę wszystkie podejrzenia związane z Gibraltarem, to jednak... Do Smoleńska. Ale jeśli chodzi o stratę osób, które tam były, no przecież to są rzeczy... Takiego porównania też nie będzie, bo to zostanie wyjaśnione i dowiemy się, dlaczego doszło do tej tragedii. Specjalnie powołane komisje ze strony polskiej i ze strony rosyjskiej. Na miejsce tragedii, z tego co wiemy, ma polecieć premier Władimir Putin. Wiemy też, że są już europejskie stanowiska w tej sprawie. Wiemy, że głos oficjalnie zabrała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem głęboko poruszona wypadkiem samolotu i śmiercią polskiego prezydenta. Niedługo wydam następne oświadczenie po powrocie do urzędu kanclerskiego. Czekamy na to oświadczenie. Oświadczenie na pewno zdominowane też w wielkim stopniu przez ból i rozgoryczenie. Ja chcę tylko powiedzieć, że dzisiaj w Studio Wschód będziemy mieć specjalnych gości już ze strony rosyjskiej, z Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, którzy przyjdą i o tej 16 będą starali się podzielić z nami ostatnimi wiadomościami właśnie ze strony rosyjskiej. Tylko czy tu jest moment na dzielenie się wiadomościami z, jak to nieładnie mówimy, z ostatniej chwili? Czy jest to bardziej dzień taki, w którym powinniśmy dzielić się informacjami o osobach, których już wśród nas nie ma? Proszę państwa, ja wchodząc do studia podkreślałem to i będę to podkreślał, że ta lista nazwisk, którą podajemy, jest to lista nazwisk osób, które miały znaleźć się na pokładzie tego samolotu. Nie wszystkie osoby się na pokładzie tej maszyny znalazły. Wiemy o tym, bo odbieramy mnóstwo telefonów z wyjaśnieniami, nie, jego na pokładzie tej maszyny nie było. I oby takich telefonów było jak najwięcej. Jest taka procedura bardzo prosta, która natychmiast zostanie uruchomiona. Przy wsiadaniu do samolotu oddaje się kontrolkę karty pokładowej. To jest taka ostatnia instancja, która stwierdza, kto wsiadł do samolotu. To tutaj trzeba policzyć te wszystkie. Myślę, że na Okęciu już jest to prawie chyba zrobione. Kto oddał kontrolkę karty pokładowej i na tej podstawie się ustala już taką naprawdę listę ostateczną. To jest ten ostatni krok. Nawet nie komputer. Wiesz co, chciałbym, żeby jak najdłużej ta lista ostateczna nie ujrzała światła dziennego.
Chociaż dla niektórych mogą być to dobre wiadomości. My czekamy na takie telefony. Słów tu brak. Tak naprawdę słów brak. Co my mamy dziś powiedzieć? Myślę, że najlepszą radę dał ksiądz arcybiskup Nycz. W tej chwili możemy się modlić. I będziemy się modlić. Ja jeszcze przypomnę o mszach, które w Warszawie my będziemy transmitować tę mszę z udziałem prymasa o 17.30, ale msza też będzie i o 19.00 w archikatedrze. I dziś już na Wawelu będzie odprawiana msza. Jutro arcybiskup Nycz zapraszał na mszę na kole. Myślę, że w całej Polsce takie msze będą się odbywały i będziemy... Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział śledztwo po stronie polskiej. To, o czym mówiliśmy, to śledztwo zostało również już wdrożone po stronie rosyjskiej. Z bezpośredniej inicjatywy samego prezydenta. Posłuchajmy, co mówił minister Kwiatkowski. Zwróciłem się już do prokuratora generalnego o wszczęcie niezależnego polskiego śledztwa. Na miejsce zdarzenia pojedzie zespół prokuratorów z Polski. Czekamy na zgodę strony rosyjskiej. Dzisiaj jeszcze wieczorem będę miał spotkanie z prokuratorem generalnym i będziemy rozmawiać, jaki będzie charakter, jaki zakres czynności. To jest największa tragedia, jaką mieliśmy od wielu lat i nie chciałbym w tym momencie nic więcej mówić. Nic gorszego nie mogło nas spotkać, powiedział były prezydent Lech Wałęsa. Na razie nie mamy jeszcze tej wypowiedzi prezydenta, ale jakże ona jest prawdziwa. Łączymy się z Jackiem Seriuszem Wolskim, który jest w Łodzi, europoseł. Witam, panie pośle. Witam. Panie pośle, cóż powiedzieć, nawet chyba nie umiem sformułować pytania do pana. Zapytam po prostu, jak pan odebrał tę tragedię? Straszna tragedia, bez precedensu w historii Europy, żeby taka część elity państwa europejskiego zginęła w jednym wypadku. No też trudno znaleźć słowa w tej materii. Dzwonią telefony z Paryża, z Moskwy, z Brukseli. Wszyscy są wstrząśnięci. Dziś nie stawiamy pytań, co dalej i dlaczego przed tym przestrzegają nas wszyscy, ale jak mamy z tym żyć? Tak jak arcybiskup Nycz powiedział, wydaje mi się, że musimy z pewnymi pytaniami poczekać. Natomiast w tej chwili być zjednoczeni w tym smutku, w tej żałobie. W tym szoku, bo właśnie w takim stanie wszyscy jesteśmy, wszyscy w Polsce i również poza Polską. Pierwszy telefon, jaki odebrałem w godzinę po katastrofie od Kozaczowa, szefa Komisji Spraw Zagranicznych Dumy był. On był wstrząśnięty i mówił, że Katyń znowu pochłonął ofiary. Nie tak miało być. Dziś miały być uroczystości. Mieliśmy oddawać hołd i prezydent z małżonką i wszyscy, którzy byli na tym pokładzie, mieli oddawać hołd tym, którzy zginęli w Katyniu. Bohaterowie mieli być odznaczani w Smoleńsku. Dwie tragedie się na siebie nałożyły. Nasza pamięć o tragedii katyńskiej sprzed 70 lat i ta dzisiejsza tragedia. No, skali to, jak mówię, bez precedensu, niewyobrażalnej, czegoś takiego w historii Europy, jeśli chodzi o elitę państwa europejskiego, nie było. Co to za znak od Boga? Musimy myśleć i modlić się. Ma pan nadzieję, że my z tej tragedii jako naród i klasa polityczna przede wszystkim wyciągniemy wnioski? Oby. Modlić się pozostało. Brakuje słów, panie pośle, prawda? Brakuje słów, bo to taki moment, kiedy każde słowo jest albo za małe, albo niewłaściwe. Milczenie, modlitwa, sądzę. Jacek Seriusz Wolski z Łodzi rozmawiał z nami na temat tragedii, która dziś wydarzyła się w
W Smoleńsku prezydent Lech Kaczyński i małżonka Maria Kaczyńska zginęli na pokładzie samolotu wraz, no właśnie, z 88 osobami na pokładzie, ale ta lista wciąż nie jest ostateczna. My czekamy na tę ostateczną listę, bo wciąż odbieramy telefony po przeczytaniu tej listy nazwisk, że niektóre osoby nie znalazły się szczęśliwie na pokładzie tego feralnego samolotu i tego feralnego lotu nie odbywały i czekamy na takich telefonów jak najwięcej. Tym bardziej, że Piotr Paszkowski, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zostawił nam jednak odrobinę nadziei, mówiąc o tym, że trzy osoby najprawdopodobniej są w stanie ciężkim, ale przeżyły. Agencje te informacje podają, jeszcze się z niej nie wycofują, w związku z czym ta nadzieja wciąż jest żywa. Do końca będzie, a my łączymy się z posłem Arkadiuszem Mularczykiem. Witam, panie pośle. Panie pośle, wydarzyła się ogromna tragedia, na którą tutaj w studiu i chyba każdemu z nas brakuje słów. Proszę powiedzieć, jakie są pańskie odczucia? Muszę powiedzieć, jestem ogromnie wstrząśnięty tą całą sytuacją. Te informacje, które spływały do nas, były bardzo wyrywkowe. Myśmy mieli jakieś informacje, co się wydarzyło, ale nikt nie wiedział do końca co i później tych informacji było coraz więcej i one stawały się coraz bardziej tragiczne. No, jesteśmy wszyscy parlamentarzyści, rodziny katyńskie w olbrzymim szoku. Ja widziałem, że wiele osób płakało, kilka zasłabnięć było. Jest to na nas wszystkich olbrzymi cios, szok, strata. Straciliśmy wszyscy przyjaciół, znajomych, kolegów. Po raz kolejny tutaj w tym miejscu koło Smoleńska w Katyniu odbywa się ogromna tragedia naszego narodu, naszego kraju. Jesteśmy wszyscy tutaj bardzo, bardzo wstrząśnięci tą sytuacją. Pośle, tym samolotem oprócz prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pani Marii Kaczyńskiej lecieli też koledzy pana, których pan świetnie zna. Dlatego tak trudno jest o tym wszystkim mówić. Tak trudno jest to komentować. No, gardło jest tak zaciśnięte, że nie sposób o tym mówić. Tak naprawdę cały czas do końca nie wiemy tutaj na miejscu, kto był w tym samolocie i ta niepewność jest naprawdę bardzo trudna i ciężka. I proszę wybaczyć, ale już nie jestem w stanie tego dalej komentować. Pośle. My łączymy się ze Stefanem Niesiołowskim, wicemarszałkiem Sejmu. Panie pośle, cóż powiedzieć? My mamy kłopot z tym połączeniem, ale brakuje słów. Wszystkim brakuje słów. My też, nie będziemy ukrywać, nam też brakuje słów. Nigdy w życiu nie przypuszczaliśmy, że możemy przekazywać tego typu informacje jako dziennikarze. Ja tutaj przeglądam tę listę i akurat chyba do tych osób nie ma wątpliwości, że ta tragedia jej jednak dosięgnęła. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Kremer był z nami w środę w Katyniu. Minister Andrzej Przewoźnik, generał Gilarski. To są ludzie, którzy... Pan Andrzej Skąpski, przewodniczący, prezes rodzin katyńskich. Oni byli z nami w środę na tych uroczystościach. Ja z nimi rozmawiałem, leciałem z nimi w obie strony, pewnie tym samym samolotem. To była maszyna 01, tak? To była maszyna 01. Posłuchajcie, Tupolew. Mam jeszcze informacje ostatnie agencyjne, że ten samolot, który dziś się rozbił pod Smoleńskiem, w zeszłym roku przeszedł remont kapitalny w zakładach lotniczych w Samarze, czyli i mamy już połączenie z wicemarszałkiem Sejmu Stefanem Niesiołowskim. Panie marszałku, tak. Jeśli się słyszymy, proszę podzielić się z nami swoimi odczuciami. Znaczy, nie sposób mi właściwie zebrać myśli. Ja nic nie mam do powiedzenia właściwie ważnego. Co można powiedzieć no, wobec tej tragedii? Znaczy, można powiedzieć, spory, problemy Bóg zakończył, zamknął. No.
naprawdę myślę, że widać całą małość i drugorzędność niektórych spraw, które często się wydają ważne, czy niektórych sporów. Dzisiaj najważniejsze to oddanie hołdu tym ludziom, którzy w straszny sposób zginęli. I właściwie więcej ja nie bardzo wiem, o czym tu można mówić. Dochodzenie do przyczyn katastrofy na pewno ma znaczenie, na pewno będzie robione. No nie jest to dla mnie ważne teraz, niczego to nie zmieni. I mogę tylko tyle powiedzieć, że stała się straszna, że Polska bardzo, bardzo, bardzo cała jest w smutku i w załogi. Panie marszałku, a jak pan wyobraża sobie jutro polityczne? No jest teraz taki teraz jest czas, że na pewno wszystkie spory zostaną zawieszone, no ale oczywiście spory są istotą demokracji, no przecież parlament będzie działał, no to wróci po jakimś tam czasie, może w innej formie, może nie w takim natężeniu, trudno odpowiedzieć. Natomiast no w tej chwili, jak mówię, kiedy się czyta listę ofiar, listę ludzi, którzy zginęli, dwóch prezydentów, to się nie zdarza, bo ja to nie wiem, czy był taki na świecie przypadek, żeby dwóch prezydentów zginęło. To ja nie mogę dodać, no, poza tym stwierdzeniem, że tu widać, jak niesłychane, zagadkowe są właściwie losy. No to, co wczoraj była inna Polska, no nagle z dnia na dzień się stała inna Polska. Zupełnie, bo to jest trochę inna rzeczywistość polityczna i ta rzeczywistość przed tą tragedią już ona już nie wróci w takiej formie, w jakiej była, myślę, będzie inna. Natomiast nasza demokracja to wszystko, demokracja jest silna, ale dzisiaj wszystkie rozważania o problemach konstytucyjnych myślę, że są drugorzędne. No. Myślę o tych ludziach, no staram się, polecam ich Panu Bogu w modlitwie, bo się niczym innym się nie zajmuję w tej chwili. Dziękuję, panie marszałku. Wszyscy myślimy o tych ludziach i oczywiście żadne pytanie i żaden komentarz nie jest w stanie oddać rozmiarów tej tragedii. Wszystkim nam no, generalnie głos grzęznie w gardle i trudno mówić, bo nie ma co powiedzieć. Wiemy, że premier Putin złożył kondolencje, ty masz te informacje, Adrianie. Tak, konkretnie prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew przysłał na ręce marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego kondolencje, przepraszam, w związku z katastrofą lotniczą pod Smoleńskiem. Z kolei premier Władimir Putin przekazał wyrazy współczucia premierowi RP Donaldowi Tuskowi. Z całego świata do kraju, do Polski napływają wyrazy współczucia i kondolencje związane z tym, co miało miejsce dziś rano. Czego nikt się nie spodziewał. Jeszcze wrócę do samolotu, ponieważ mamy informację, że przeszedł w ubiegłym roku remont kapitalny w zakładach w Samarze i to takie informacje przekazała rosyjska telewizja Wieści. I według telewizji Wieści zainstalowano w nim wówczas najnowocześniejsze urządzenia nawigacyjne. W tej chwili remontowany w Samarze jest drugi z polskich rządowych samolotów Tu-154, a więc no też niezwykle dziwną sprawą jest to, że ten samolot nie poradził sobie nawet w trudnych warunkach, skoro był wyposażony w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne, pojawiają się skoro za to, byli to tak doświadczeni piloci. Pojawiają się za to i hipotezy i spekulacje, co mogło być przyczyną tej tragedii. I tak, zdaniem kanału rosyjskiego Rosja-24 panowały koszmarne warunki pogodowe, a załoga polskiego samolotu mimo propozycji kontrolerów lotu nie skierowała maszyny na lotnisko w Mińsku, co sugerowano, tylko jednak podjęła ryzyko posadzenia maszyny w Smoleńsku. Ale myślę, że więcej na temat jej samych warunków podchodzenia do lądowania, jak i samych spraw technicznych, jak również remontu tej maszyny, będziemy o tym mogli porozmawiać z Tomaszem Chybkim. Czy teraz? No, ja jestem. Witam pana. Dzień dobry. Wiele informacji, wiele spekulacji, wiele przypuszczeń. Czy długo będziemy się obracać w tej sferze niewiedzy? Trudno powiedzieć. Zawsze tak jest, że jak dochodzi do katastrofy lotniczej, to trzeba czekać tak naprawdę do tego, co powie komisja badająca tę katastrofę. Chociaż zdaje się, że w tym przypadku pewne rzeczywiście przypuszczenia można już snuć. No wiadomo, że
praprzyczyną na pewno były warunki atmosferyczne. Jeżeli tam była tak niska widzialność, jak podają te agencje, to rzeczywiście nie były to warunki, w których ten samolot mógłby bezpiecznie i bezproblemowo wylądować. Ja dodam jeszcze do tego, co pan mówił wcześniej, że poza wyposażeniem samolotu liczy się również wyposażenie naziemne lotniska. Nie przypuszczam, żeby lotnisko w Smoleńsku było szczególnie nowocześnie wyposażone. To jednak jest prowincjonalne dosyć lotnisko. A takie wyposażenie, które umożliwia lądowanie w każdych właściwie warunkach pogodowych, posiada w naszej części świata bardzo niewiele lotnisk. Panie Tomaszu, bardzo przepraszam. Za chwileczkę powrócimy do naszej rozmowy. Oto wypowiedź kardynała Stanisława Dziwisza. Tak, jego żony i wybitnych przedstawicieli władz i społeczeństwa polskiego. Co nam pozostaje? Wielki ból i żałoba. I wielka tajemnica do tragedii dołącza się nowa tragedia. Katyń. Trudno zrozumieć. Pojechali, aby uczcić i przypomnieć tragedię, która tam się dokonała. I oni zapisali dzisiaj nową kartę w tej bolesnej historii Polski. Ja to w sposób szczególny przeżywam, ponieważ 5 lat temu przeżywałem od odejścia Ojca Świętego jego śmierć. Także było to w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia. I dziś powtarza się w inny sposób, ale podobnie dotyka naród polski wielka tragedia i wielka żałoba. Kościół krakowski pragnie włączyć się w żałobę całego narodu. Włączyć się w jego sposób, poprzez modlitwę. Zaprosiliśmy dzisiaj do katedry na 17:30 wieczór, aby się modlić za tych, którzy nas opuścili, którzy ponieśli śmierć w Katyniu, w Smoleńsku, w Katyniu. Pragniemy się modlić za naród polski, dotknięty tą tragedią. I równocześnie modlić się, aby ten wypadek przyczynił się do tego, aby Polska jeszcze bardziej zjednoczyła się wokół wielkich wartości i pamiętała o swej wspaniałej, czasem tragicznej przeszłości. Modlę się przede wszystkim dzisiaj, bo wszyscy jesteśmy wstrząśnięci, tak jak 5 lat. Świat się zatrzymał przy Janie Pawle II umierającym, tak samo Polska dzisiaj wstrzymała oddech, dowiadując się o tej wielkiej tragedii, bólu. Także pamiętam o rodzinach, które zostały osierocone, o grupach społecznych, o władzy naszej, która została zdziesiątkowana. Pozostaje zaduma, bo trudno znaleźć wytłumaczenie tego wszystkiego. To chciałem podzielić się z tymi, którzy dzielą z nami wszystkimi, z całym narodem, ból wielki. Księże kardynale, jak będziemy teraz myśleć o Katyniu? To jest jakiś podwójny symbol teraz. Nie można łączyć tragedii tamtej dzisiejszą tragedią. Chociaż sam fakt dnia i miejsce połączył te dwie tragedie, które przedtem dotknęły naród polski i dzisiaj w inny sposób także. Ksiądz kardynał zaprasza wszystkich mieszkańców Krakowa dzisiaj wieczorem do katedry, żebyśmy razem byli? Owszem, ogłoszona już została tam msza święta,
Dunii. Włączają się także władze miasta, dzwonił do mnie prezydent i myślę, że społeczeństwo Krakowa dołączy się, odpowie, bo to chyba jest najlepszy sposób zadumy, modlitwy i bycia z tymi, którzy odeszli i z ich rodzinami. Księże kardynale, jak normalny Polak powinien sobie z tą tragedią poradzić? Co ksiądz kardynał by powiedział takiemu właśnie przeciętnemu Polakowi? Trudno sobie w tej chwili poradzić. Niemniej nie możemy się tylko zatrzymać nad tą tragedią, tylko skorzystać z tego smutku, żeby wyprowadzić dobro. Żeby wyprowadzić dobro dla naszego narodu, dla naszego społeczeństwa, dla naszego państwa. Bo krzyż zawsze rodzi dobro. Chrystus umarł, żeby zmartwychwstać. To jest nasza wiara. I ufamy, że to doświadczenie również zrodzi dobro. Jakie? Zobaczymy w przyszłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Pojawiły się pierwsze hipotezy w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu. Zdaniem rosyjskich ekspertów, jak podaje przynajmniej kanał Rosja 24, panowały koszmarne warunki pogodowe, a załoga polskiego samolotu mimo propozycji kontrolerów lotu nie skierowała maszyny na lotnisko w Mińsku. Do wypadku doszło wskutek fatalnej widoczności. Samolot lądował w gęstej mgle. Kontrolerzy lotu proponowali, by załoga skierowała maszynę do Mińska. O ile nam wiadomo, kapitan odmówił. Jak podaje korespondent Rosja 24, samolot zahaczył skrzydłem od drzewa, wybuch pożar i doszło do wypadku. Nadal pojawiają się sprzeczne informacje co do liczby ofiar. Rzuciliśmy na pomoc wszelkie dostępne jednostki. Na miejscu tragedii pracuje 174 ratowników wspieranych przez 50 specjalistycznych samochodów. Na miejsce katastrofy wyleciał już minister do spraw nadzwyczajnych Siergiej Szojgu. Już niedługo będzie na miejscu tragedii. O drugiej czasu moskiewskiego ze stołecznego lotniska wylatują dwa helikoptery Ministerstwa do spraw nadzwyczajnych Rosji ze specjalistami ekspertyzy sądowej. Oprócz tego postawiliśmy w stan gotowości specjalny helikopter ratowniczy Mi-26 w okręgu władimirskim. A my łączymy się z Tomaszem Chybkim, ekspertem do spraw lotnictwa, który jest w Poznaniu. Właściwie wracamy do rozmowy z panem Tomaszem Chybkim. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że mamy informacje o tym, że samolot przeszedł generalny remont, że jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne i nie radzi sobie dzisiaj z mgłą w Smoleńsku? Ja już mówiłem poprzednio, że to nie jest tylko kwestia wyposażenia samego samolotu, ale również systemów, które znajdują się na ziemi. A można się domyślać, nie wiem, nie zdążyłem tego sprawdzić, ale że lotnisko w Smoleńsku nie jest wyposażone jakoś szczególnie nowocześnie. Zresztą w naszej części Europy jest niewiele lotnisk, które pozwalają na przyjmowanie samolotów w dowolnych warunkach atmosferycznych. Zwykle jakaś widzialność jest niezbędna. I powtórzę, samo wyposażenie pokładowe samolotu, choćby było najnowocześniejsze, na to nie pozwala. I bardzo często, przecież wiemy, że się zdarza, że nawet okęcie sobie nie radzi, że samoloty wtedy lądują na lotniskach zapasowych, tam gdzie jest lepsza pogoda, czy to w Krakowie, w Gdańsku, czy w Poznaniu. I w tym wypadku prawdopodobnie zaszła taka sytuacja i załoga powinna zrezygnować z tego lądowania i polecieć, albo wrócić do Warszawy, albo polecieć do Mińska.
A wydaje się panu prawdopodobna taka hipoteza i te informacje, które podają Rosjanie, to zresztą poważni ludzie, to jest rzecznik prasowy administracji obwodu smoleńskiego, który twierdzi, że załoga prezydenckiego samolotu, który się rozbił, samodzielnie podjęła decyzję o lądowaniu, mimo ostrzeżeń i mimo propozycji, by skierować samolot do Mińska. Ja bym bardzo ostrożnie podchodził do wszelkich informacji tego rodzaju, chociaż oczywiście jest to prawdopodobne. Przypomnę, że kilka lat temu była dosyć podobna sytuacja z lądowaniem w Tbilisi. Wtedy nie chodziło co prawda o warunki atmosferyczne, a o, nazwijmy to, sytuację polityczną i bezpieczeństwo w powietrzu w tym rejonie. I wtedy też doszło do sporów kompetencyjnych. Zawsze jest tak, że to pilot, pierwszy pilot, dowódca podejmuje decyzję, mimo że na pokładzie znajdował się zwierzchnik sił zbrojnych, szef sztabu, dowódca sił powietrznych i wiele osób, które formalnie są nad nim w strukturze dowodzenia. Ale to dowódca podejmuje decyzję, nawet jeżeli ma zalecenie z ziemi, żeby nie lądować. Panie Tomaszu, proszę jeszcze powiedzieć, jeżeli do pilota rzeczywiście mogłyby docierać takie informacje, a tu cały czas podkreślamy, że z prezydentem, premierem i najważniejszymi osobami w państwie latali ci najlepsi z najlepszych pilotów. Czy jest to do wyobrażenia, żeby wiedząc, że jest jakiekolwiek zagrożenie, pilot mimo wszystko podjął decyzję o lądowaniu? No mi jest trudno to sobie wyobrazić. To jest zaprzeczenie wszelkim zasadom, które funkcjonują w lotnictwie, ale no może to jest coś poza granicą wyobraźni. Może do tego jednak doszło. Napięcie na pewno było psychologiczne duże. Było wiadomo, że uroczystości mają bardzo wielkie znaczenie, że dzieje się coś w stosunkach Polski z Rosją. Prezydentowi, tym wszystkim ludziom, którzy byli na pokładzie, na pewno zależało na tym, żeby wziąć udział w tych uroczystościach. Kto wie, chociaż na tę chwilę, powtórzę, byłbym bardzo ostrożny z wyciąganiem jakichkolwiek wniosków dotyczących tego, co się działo na pokładzie i tego, kto podejmował decyzję. Ale przyzna pan, że bywało już nieraz tak w historii i zdarzało się to różnym prezydentom, że po prostu uroczystości, jeśli występowały jakiekolwiek komplikacje, były opóźniane albo zdarzało się wręcz, że były przekładane. Można było tak zrobić i w tym wypadku. To nie ulega wątpliwości. Oczywiście, gdyby samolot lądował w Mińsku, jeżeli tam były odpowiednie warunki, to by musiały uroczystości być poważnie opóźnione. Gdyby wrócił do Warszawy, to w tym składzie by się na pewno nie odbyły, ale tutaj bezpieczeństwo było na pewno dużo ważniejsze i tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego doszło do tej katastrofy. A jeśli mówimy o tym drugim okrążeniu, o którym też mówią Rosjanie, ci, którzy widzieli ten feralny lot, że pilot podjął próbę zrobienia drugiego okrążenia i wtedy zaczepił o drzewa. Jak panu ta hipoteza wydaje się prawdopodobna? Ja bym nie chciał do tego się odnosić, bo zawsze uważam, że trzeba uważać na wypowiedzi nawet świadków naocznych, którzy nie są profesjonalistami. Ale przypominam sobie dwie katastrofy, które miały miejsce całkiem niedawno. Jedna w Mirosławcu, gdzie właśnie było dokładnie tak, jak pani przed chwilą pisała, że pilot wykonywał drugi krąg i mimo to nie trafił w lotnisko i zabiło się wtedy wielu znakomitych generałów, pułkowników, wielu znakomitych dowódców. I całkiem niedawno doszło... Panie Tomaszu, przepraszam, i też chyba przez drzewa, prawda? I też w sumie no, tam był nasyp, no ale generalnie nad lasem, bo zazwyczaj tak to jest. I druga paręnaście dni temu pod Moskwą, przy podejściu do lądowania w bardzo podobnych warunkach rozbił się podobny samolot naszej nowszej generacji Tu-204 i tam ewidentnie zawiodły urządzenia pokładowe, nawigacyjne. Ten samolot rozbił się, ale wszyscy przeżyli. Co prawda niektórzy mocno ranni, pilot zdaje się ze złamanym kręgosłupem, ale przeżyli, by samolot się nie zapalił. To jest bardzo istotne w tego typu przypadkach. Tamten był pusty, praktycznie nie miał paliwa. On leciał do Egiptu i wracał z tego Egiptu i wyczerpał prawie całe paliwo. I rozbił się w bardzo podobnych warunkach, w podobny sposób. Wtedy zresztą też, wtedy był błąd załogi, jak się nieoficjalnie podaje. Załoga, nie mając systemów nawigacyjnych pokładowych sprawnych, korzystała z takiego GPS-a podręcznego i pomyliła się o kilkaset metrów, podchodząc do lądowania. A czy samo to lotnisko uważa pan za no, dość ryzykowne lotnisko, czy ono jest bezpieczne jak każde inne lotnisko? Nie znam lotniska w Smoleńsku, nawet nie miałem czasu zapoznać się z jego charakterystyką.
ale tak jak już wcześniej mówiłem, można podejrzewać, że nie jest to lotnisko jakoś szczególnie nowocześnie wyposażone. Jest to prowincjonalne lotnisko, niewielkie i myślę, że warunki do lądowania na nim są jednak dosyć ograniczone i muszą być niezłe warunki pogodowe, żeby samoloty nie tylko pasażerskie, nie tylko z tak ważnymi pasażerami mogły lądować. Tomasz Chybki z Poznania, ekspert do spraw lotnictwa. A my śledzimy sytuację w Smoleńsku, przyglądamy temu, co się dzieje, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło, ile osób rzeczywiście było na pokładzie maszyny Tu-154, maszyny prezydenckiej. Według rzeczniczki Ministerstwa do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie smoleńskim Iriny Adrianowej na miejscu pracuje 134 ratowników i 50 sztuk sprzętu. Poza tym w samej akcji ratowniczej uczestniczą też grupy operacyjne FSB, milicji, służb ratowniczych ze Smoleńska. Z Moskwy natomiast przylecą dwa śmigłowce ministerstwa ze specjalistami medycyny sądowej. Na miejsce do Smoleńska również udają się premier i prezydent Rosji i Miedwiediew i Putin. Mają na miejscu w Smoleńsku się pojawić. Tam również ma odbyć się specjalnie zaplanowana i przygotowana konferencja prasowa. Na miejscu tragedii jest również nasz korespondent Jarek Olechowski. Witam, Jarku. Witam. Co dzieje się na miejscu tej tragedii, katastrofy? W tej chwili akcja ratownicza w zasadzie się zakończyła. Strażacy wyłączyli swoje wozy. Nie ma już tutaj na miejscu karetek pogotowia czy lekarzy, którzy mogliby nieść pomoc rannym. Jakieś kilkanaście minut temu nad tym terenem, gdzie spadł samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie, przeleciał taki śmigłowiec należący najprawdopodobniej do Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. To jest takie specjalne rosyjskie ministerstwo. Prawdopodobnie Siergiej Szojgu, szef tego resortu, jest już tutaj na miejscu. Wiemy, że na miejsce katastrofy chcą przyjechać, są tutaj w drodze i rosyjski premier Władimir Putin i prezydent Dmitrij Miedwiediew. W tej chwili na terenie, na miejscu katastrofy pracują ekipy techniczne. Można z tego miejsca, w którym stoimy, można usłyszeć dźwięki pił mechanicznych. Przed chwilą wjechał konwój ciężarówek, takich dużych, w zasadzie jakichś zamkniętych pojazdów ciężarowych. Albo są to po prostu technicy, którzy próbują dotrzeć jeszcze do wnętrza tego wraku i próbują wydostać stamtąd żywe osoby, jeżeli takie osoby rzeczywiście tam jeszcze są. Albo są to już po prostu technicy, robotnicy, którzy będą usuwać skutki tej katastrofy. Jarku, słuchamy cię, czekamy. Na miejscu katastrofy, tak jak mówiłem, wybiera się i Władimir Putin, i Dmitrij Miedwiediew. Ta akcja ratownicza w zasadzie się zakończyła. Pojawiły się tutaj takie informacje niepotwierdzone, być może wy w Warszawie wiecie więcej niż my tutaj na miejscu, że trzy osoby przeżyły tę katastrofę. Mają się znajdować w którymś ze smoleńskich szpitali, ale są to informacje niepotwierdzone. Tutaj zastosowano całkowitą blokadę informacyjną. Nikt nie rozmawia z dziennikarzami. Teren całej katastrofy został oddzielony takim bardzo szczelnym kordonem milicjantów i specjalnych oddziałów milicji OMON-u. Oni mają nawet długą broń. My, kiedy tutaj dotarliśmy na miejsce katastrofy, dosłownie kilkadziesiąt minut, niespełna pół godziny po tym, jak samolot runął na ziemię, jeszcze była możliwość wejść w głąb tego lasu, który widać za moimi plecami, bo tak mniej więcej 200 metrów od tego miejsca leży wrak samolotu. W tej chwili jest to całkowicie niemożliwe. Rosyjskie służby specjalne obstawiły cały teren, w zasadzie zamknęły tę część Smoleńska dla ruchu samochodów i dla postronnych gapiów. Nie ma żadnych informacji, nie ma żadnych oficjalnych w tej chwili podawanych informacji na przykład na temat przyczyn tej katastrofy. Potwierdzam te informacje, które podawałeś, Adrianie, na antenie, że pilot czy kontroler wieży lotów smoleńskiego lotniska prosił pilota polskiego samolotu, by zmienił miejsce lądowania, by zmienił lotnisko. Chodziło o to, by lądować w białoruskim Mińsku. Polski pilot podobno miał odmówić i podjąć decyzję o jednak lądowaniu tutaj w Smoleńsku.
To są informacje pochodzące ze strony rosyjskich milicjantów, którzy tutaj podobno mają jakieś informacje na temat tej katastrofy. Natomiast ja prawdziwości tych informacji nie potrafię w tej chwili zweryfikować. Myślę, że musimy poczekać na przyjazd przede wszystkim pana ministra Szojgu tutaj na miejscu. Być może, jeżeli on tu już jest, to za kilkadziesiąt minut zorganizuje jakiś briefing, może wyjdzie do nas, do dziennikarzy, by powiedzieć chociaż o jakichś swoich przypuszczeniach, podzielić się wrażeniami z wizytacji miejsca tej katastrofy. Przed dosłownie 10 minutami nad naszymi głowami kilkakrotnie przeleciał też duży wojskowy śmigłowiec, prawdopodobnie dokumentujący miejsce tragedii, rozmiar tej katastrofy. Także musimy czekać, na razie musimy czekać na jakikolwiek oficjalny komunikat ze strony rosyjskich władz. Być może zostanie on wydany po wizycie premiera Putina i prezydenta Miedwiediewa tutaj w Smoleńsku. My czekamy na tę konferencję prasową, natomiast pytanie, które nurtuje nas wszystkich, ostateczna liczba ofiar, musimy poczekać, natomiast są bardzo duże rozbieżności. Ogromne. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi o 88 pasażerach tego samolotu, natomiast rosyjskie Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych informuje, że tym samolotem leciało 96 osób, a idąc jeszcze dalej, według Markina, oficjalnego przedstawiciela Komitetu Śledczego Prokuratury Rosji, na pokładzie maszyny były 132 osoby. Skąd takie rozbieżności? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo ja stoję po prostu 200 metrów od miejsca, w którym leży ten wrak, ale nie mam żadnej możliwości podejść bliżej i samemu na własne oczy sprawdzić, jak ten samolot wygląda, ile jest ofiar. Z tych informacji, które do nas docierają, ale powtarzam, to są informacje nieoficjalne, tak naprawdę spekulacje, plotki przekazywane, tak jak mówię, przez rosyjskich milicjantów. Według tych informacji zginęło 87 osób. Tyle osób miało zginąć w tej katastrofie. Kolejna informacja, która jest częściowo sprzeczna z tymi informacjami, jest o tym, że 3 pasażerów tego samolotu uratowało się, są ranni, są w szpitalu, ale która z tych informacji jest prawdziwa? Nie potrafię w tej chwili nic na ten temat powiedzieć, ani jej potwierdzić. Jarku, bardzo dziękuję Ci za tę informację. Dziękujemy i wiemy też, że Rządowe Centrum Informacyjne przygotowuje i weryfikuje tę ostateczną listę i mamy nadzieję, że ona już będzie. I jeszcze jedna sprawa, będzie też polskie śledztwo, poinformował o tym minister Krzysztof Kwiatkowski. Prokuratorzy czekają tylko na pozwolenie strony rosyjskiej, aby nasi prokuratorzy mogli jechać i zająć się tym śledztwem od strony polskiej. A my oddajemy głos Jarkowi Kulczyckiemu. Jak mówił kardynał Stanisław Dziwisz, to jest niewyobrażalna tragedia. Cała Polska wstrzymała oddech przed Pałacem Prezydenckim na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tłumnie gromadzą się Polacy i palą znicze, kładą kwiaty, zatrzymują się w zadumie. Moim gościem jest redaktor Marek Ostrowski z Polityki. To jest niewyobrażalna tragedia ze względu na to, że zginęło tyle osób i to są najważniejsze osoby w państwie. W jednym samolocie był zwierzchnik sił zbrojnych, był dowódca wojsk sił powietrznych, marynarki wojennej, sił lądowych, sił specjalnych. Jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i czy wszystkie te osoby powinny znaleźć się na pokładzie jednego samolotu? W Piśmie Świętym jest taki zwrot, że każda pora ma swój czas, prawda? Więc oczywiście
nawiązuję do pana wstępu, że jest to dziś czas żałoby i prawdopodobnie temu głównie powinniśmy poświęcić swoje myśli istotnie w tej tragedii, więc nie jest to czas refleksji nad stanem państwa, prawda? Ale jednak trzeba powiedzieć, że jest coś głęboko niepokojącego w funkcjonowaniu państwa. W tym sensie, że wydaje mi się, iż zdecydowanie za duża grupa osób sprawujących bardzo istotne funkcje państwowe naraz zginęła. Nie przypominam sobie w historii współczesnej takiej kompozycji osób w jednym samolocie. Ja też nie przypominam sobie ani w historii polskiego lotnictwa, ani w historii lotnictwa w ogóle takiej tragedii. Zwłaszcza... Przecież był przypadek, była katastrofa, tragedia samolotu CASA. Wtedy trzeba było wyciągnąć wnioski. Z pewnością tak. To coś jest głęboko niepokojącego. Mówię, poza tym, że nie możemy tutaj skupiać się obecnie na kwestiach technicznych, ponieważ inne w dniu katastrofy mamy myśli i czym innym wypełnioną głowę. Tak, to przede wszystkim smutek i rozpacz. Jednakowoż funkcjonowanie państwa z pewnością nie przebiegało tak, jak powinno, gdyż zbyt wiele konstytucyjnych organów państwa, w tym i dowództwa sił zbrojnych, zostało pozbawionych swoich szefów. Oczywiście można powiedzieć za premierem Clemenceau, prawda, że cmentarze są pełne niezastąpionych ludzi, ale to tutaj nie o to chodzi. To jest wstrząs dla funkcjonowania państwa zbyt ogromny. No, najlepszy dowód, że mówimy, że z niczym takim nie mieliśmy dotąd w historii do czynienia. A powtórzmy jeszcze, bo była dzisiaj o tym już mowa w studiu, ale dla tych, którzy dopiero niedawno włączyli telewizor, jeżeli są w ogóle takie osoby, co teraz będzie się działo? Wiemy, że na godzinę 13 wyznaczone jest nadzwyczajne posiedzenie rządu. No tak, to znaczy, że się teraz zaczyna, zaczęło, tak? No, z punktu widzenia politycznego najważniejszym wydarzeniem w Polsce będą wybory prezydenckie, które według konstytucji muszą się odbyć przed wakacjami, prawda? Bo w ciągu 14 dni od stwierdzenia śmierci prezydenta, w ciągu następnych 60 dni marszałek Sejmu ma wyznaczyć datę, która się w tych 60 dniach ma mieścić, więc kalendarz wyborczy by wyglądał w ten sposób, że do dzisiejszej daty 10, ta data przejdzie do historii naszego kraju znowu, prawda? Do tej daty mamy doliczyć dni 14 na stwierdzenie śmierci, oficjalne stwierdzenie śmierci i w ciągu następnych 60 dni marszałek Sejmu, który pełni obecnie obowiązki prezydenta, ogłosi datę wyborów. No ale tyle mówiliśmy, jak jeszcze raz podkreślam, no z pewną powagą, że to oczywiście nie jest czas takich rozważań, no ale jeśli tak czy inaczej będzie to nas interesować jako obywateli, więc przecież to zmienia zupełnie scenę polityczną w Polsce. Zupełnie, prawda? Wszystko to, o czym mówiliśmy, były setki komentarzy, jak to będzie kandydował, jak to z jakiej partii i tak dalej. Wszystko to nie ma kompletnie znaczenia. Obecnie znaczenia nie ma kompletnie i od zera zaczynamy te rozważania. Czy sądzi pan, że ta potworna tragedia może być dla polskiej klasy politycznej, czy dla... Bo tam zginęli przedstawiciele właściwie wszystkich sił, głównych sił politycznych byli na tym, tak, znaczy, na pokładzie tego samolotu. Wiemy też, no, która partia jest najbardziej poszkodowana. Oczywiście, ale byli tam także przedstawiciele Platformy Obywatelskiej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ci najbardziej prominentni. Czy to może oznaczać, że język polityki czy codzienność polityczna w Polsce zmieni się? To jest bardzo ważne pytanie. Powiedziałbym tak, no oby tak było.
chociaż niestety przywary narodowe chyba nie usuwa się ich tak szybko i pamiętam, że po śmierci naszego świętego papieża też bardzo sądzono, że obyczaje, język, jakim ludzie mówią, sposób, jaki się do siebie zwracają, że to wszystko się zmieni, poprawi. No ale to było niestety tylko chyba na jakiś czas takie zjawiska zaistniały. No, oby było tak, jak mamy nadzieję, prawda? Bo rzeczywiście poziom konfliktu politycznego w Polsce był na pewno za wysoki. Marek Ostrowski z tygodnika Polityka był gościem TVP Info. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. A my przenieśmy się teraz jeszcze przed Pałac Prezydencki w Warszawie, gdzie tłumnie gromadzą się Polacy, by oddać hołd ofiarom tej strasznej tragedii. Palą znicze, przystają na chwilę w zadumie, modlą się.